Jesteśmy na dachu muzycznego. A co można robić na dachu? Kasia, na dachu można rozmawiać, dyskutować. Można opowiadać. Ruszamy z podcastem. Na dachu kultury. Sylwia Firańska-Drzymalska. Katarzyna Górnej-Mania. Ale zanim przedstawimy wam pierwszego gościa, musimy trochę porozmawiać o naszej oranży. Tak, koniecznie, bo potem przez cały wywiad będziecie się zastanawiać, skąd my mamy tutaj takie cuda. Tak jest. Na sam pomysł wpadł nasz teatralny fotograf Przemek Buta. Wszystkie elementy drewniane i ten obłędny stół są wykonane przez naszego aktora Pawła Czajkę i jego manufakturę drewna. A wszystko razem skomponowała w taki, a nie inny aranż nasza pani marketingowic Dominika Misiuro. A teraz wróćmy do meritum. Naszym pierwszym gościem jest autor muzyki do ponad 80 spektakli. Akordeonista, pianista, kompozytor, ojciec, wegetarianin. Twórca nowej drogi polskiego musicalu. Skromny, inteligentny. Przed państwem Piotr Dziubek. Piotrze drogi, zacznę w ten sposób. Zacytuję ci wypowiedzi twoich przyjaciół, znajomych, współpracowników o tym, jakim ty jesteś muzykiem. Karolina Trębacz. Piotr o teleskopowych rękach maluje muzyką, dodaje skrzydeł, wtapia się w oddech. Kasia Emose. Spokojny człowiek, a w środku istna feria barw, emocji, skrajności przepięknych. To wszystko jest w jego kompozycjach, więc i w nim. Czarodziej dźwięków. Szafranka. Wielki artysta, wspaniały muzyk, wyczucie słowa, polski Kurt Weill. Jestem dumna, że mogę z nim pracować i nadzieję mam na więcej. Za śmieszny to nie jest gadka też średnia, ale jego wyobraźnia muzyczna ponadczasowa. Ale lećmy dalej. Michał Lasota, najwyższa półka, jeśli chodzi o przerabianie swoich uczuć na dźwięki. A Kościelniak, ma intuicję muzyczną, potrafi tchnąć życie w piosenkę i uniknąć oczywistości. Kasia Wasińska, skromność i pokora w zderzeniu z talentem, wyobraźnią, głową i wrażliwością wybitną. Pięknie tam musi być w tej bani. A, i co ważne, jest turboseksowny, gdy dyryguje. Tak ludzie o tobie mówią, tak cię widzą. Jako kompozytora, jako aranżera, jako kierownika muzycznego, w ogóle jako muzyka. Ale co mnie bardzo zastanawia, to w jaki sposób muzyka się pojawiła w twoim życiu. Bo jeśli chodzi o twoje dzieciństwo, tata wojskowy, mama, opiekunka w żłobku, siostra księgowa, jakim cudem ty zostałeś muzykiem? No nic się nie zgadza w tej układance, ale tak naprawdę pewnie totalny przypadek. Miałem taką sytuację rodzinną, że moja taka przyszywana babcia, miałem trzy babcie w życiu, więc to trzecia, miała mały akordeon. No i jak go dopadłem kiedyś na wsi, w wieku chyba 5-6 lat, no to tak sobie pozwoliłem zapytać rodziców, czy nie mógłbym zejść do szkoły muzycznej i taki kaprys. I to w ogóle jest ciekawe o tyle, że myślę sobie dzisiaj z perspektywy 40 kilku lat później, że pomysł dziecka, na który też pozwolili rodzice, oczywiście oni byli szczęśliwi, że dziecko ma jakiś taki rodzaj w sobie przypadłości, że chce. No ale też muszę powiedzieć, że ciekawe jest to, że to były takie czasy, w których na ten instrument zdawało bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo dzieci chciało grać na akordeonie, w przeciwieństwie do tego, co się dzieje teraz, bo raczej jest to instrument passé. I pamiętam, że na ten instrument zdawało wtedy chyba 40 kilka osób na dwa miejsca. I to było niesamowite, że w jakimś sensie patrzę dzisiaj z perspektywy pedagoga, jakim jest przypadkiem, że ktoś się dostaje albo ktoś się nie dostaje. I żeby ta historia ma swoje drugie dno, to rzeczywiście dostały się dwie osoby, w tym ja. W czym jedna rzeczywiście, powiedzmy, która do dzisiaj to robi, a druga po trzech latach okazała się zupełnie kimś, kogo ta szkoła nie powinna przyjąć. Więc ile w tym jest przypadku, że w ogóle to jedno zderzenie ze szkołą spowodowało jakiś ciąg dalszy w tym życiu? Konsekwencje na całe twoje życie tak naprawdę. Tak, a z drugiej strony można było się przecież nie dostać. Patrząc w pryzmacie tych 40 kilku pozostałych. Czyli to totalnie wyszło po prostu od ciebie. Biorę za to odpowiedzialność, tak. A twoje rodzice mają słuch albo siostra? Siostra na pewno nie.
Pozdrawiamy. Pozdrawiam siostrę. Siostra na pewno nie, absolutnie nie. Rodzice, nie wiem. To jest taka muzykalność wynikająca stąd oczywiście, że potrafią coś tam śpiewać, coś tam sobie zanucić, ale, no, ale ich związek ze sztuką w ogóle jest chyba dosyć marny. Zresztą wiele razy zapraszani na różnego rodzaju nie wiem, koncerty, czy już nie daj Boże spektakle muzyczne, no, musieli się trudzić z tym, co, w czym ich syn się para, czym się syn para. No, ale masz z nimi podobno, z tego co mówią twoi znajomi, twoi przyjaciele, masz bardzo dobrą relację z rodzicami, dbasz o ten kontakt, kochasz ich po prostu. No absolutnie tak, to zresztą są ludzie, którym zawdzięczam wszystko, no bo trzeba powiedzieć, że gdyby iść tym tropem szkoły muzycznej, tego co mogli wtedy dla mnie zrobić, zrobili wszystko. Mogę powiedzieć kolejną anegdotę, że na przykład w czasie, chyba wtedy to była piąta klasa, kiedy chodziłem do szkoły muzycznej, były jakieś tam pierwsze osiągnięcia jakieś konkursowe i wtedy było tak, że Ministerstwo Kultury i Sztuki, to się chyba inaczej nazywało, ale przydzielało instrumenty jakimś zdolnym dzieciom i pamiętam, że mimo, że przydzielało, to trzeba było je kupić. I pamiętam, że rodzice wydali, chyba ma nawet taki się kwitek z tego, 112,5 tysiąca na akordeon, to był jakiś 84 albo 5 rok, gdzie nowy samochód kosztował 130. Więc to była taka relacja, więc myślę sobie o tym, że no poświęcili bardzo dużo dla mnie. Myślę, że z przewagą mnie tak w pewnym czasie odkrywając w stosunku do choćby siostry. Gdzie... Kochany mój, że tak się do ciebie odezwę. Ukończyłeś liceum muzyczne we Wrocławiu, Akademię Muzyczną, w klasie akordeonu właśnie, czyli poszedłeś tym tropem, który sobie wybrałeś w młodości i twoja pierwsza płyta Tchnę, słuchałam jej przed chwilą w samochodzie, bardzo piosenkowa, bardzo taka melodyjna, nie jest to jakiś trudny taki jazz, nie wiem, wyzwanie potworne, ale właśnie miła, przyjemna. Kiedy ty nagrasz znowu taką płytę w tym stylu? To albo w innym od stylu? Widza. O, właśnie. Od widza, tak. Czy szykuje się coś nowego? To jest bardzo trudne pytanie, bo po pierwsze tamta płyta rzeczywiście, jak sobie przypomnieliśmy przed chwilą, pisana, właściwie wymyślona, wyprodukowana 21 lat temu, czyli dosyć daleko w czasie. Wydaje mi się, że z płytami to jest trochę tak. Właściwie wszystko ma się, żeby to zrobić. Czyli mówię o pomysłach, o... Dzień dobry. Nasza dżungla cię tutaj atakuje. Mówię o tych pomysłach, o tych możliwościach, a ciągle jest trochę tak, że są jakieś powody, żeby najmniej siadać do siebie samego. I zresztą to wydaje mi się, że dosyć okrutny błąd, ale chyba nie ma aż tyle czasu, żebyśmy powiedzieli o wszystkich jak gdyby powodach wynikających z tego. Tak naprawdę jak tworzyłem swoją drugą płytę, co ciekawe, dopiero po 16 latach, to też miałem takie poczucie, że właśnie mam wszystko, żeby co rokrocznie wydawać sobie jakiś album rzeczy, które albo leżą w szufladzie, albo są jakimś nowym powodem do działania. Myślę, że też ostatnie lata spędzone w studium muzykalowym we Wrocławiu, tak, gdzie założyłem jako dyrektor, że w każdym roku produkuje ze studentami płytę lub płyty, spowodowało, że myślę, że sobie tam gdzieś stworzyłem świat, w którym realizowałem rzeczy, powiedzmy, swoje, bo takie traktowałem, oczywiście za ich udziałem, za ich przyczyną, pokazując im jakiś obszar, w którym jeszcze nie byli, ale miałem świadomość, że być może tam dokonuję tej samorealizacji. Dzisiaj... No właśnie, do tego tematu na pewno wrócimy, bo też chciałbyśmy z tobą porozmawiać o tym twoim epizodzie dyrektorowania. Dosyć no, niesamowitym, chyba dla ciebie przede wszystkim, ale chciałabym wrócić do tych twoich początków, jak to się stało, że poznaliście się z Wojtkiem Kościelniakiem, bo z tego co mi mówił, to właśnie on usłyszał twoją płytę Tchnę. To był przypadek totalny, bo to był jakiś taki moment we Wrocławiu, w którym ja się, mimo tego, że jestem wrocławianinem, ale w takim jakimś muzycznym świecie zaryzykowałem się pokazać, gdzieś grając. Wow, czekaj, coś tam leci, coś nieprawdopodobnego. Łap pszczoła, to musi być helikopter. Tak, myśmy pszczoła wcześniej, to tam helikopter. Więc w tym czasie zdaje się, że popełniliśmy z Konradem Mielą, obecnym dyrektorem Teatru Muzycznego Kapitał,
taki recital, jego pierwszy, chyba to się nazywało Garderoba męska, będę sięgał tak tytułami, w Teatrze K2, taki był teatr cudowny we Wrocławiu, niedaleko Uniwersytetu. I Wojtek chyba otrzymał płytę od Konrada, chyba to była taka kolejność. Chyba tak, bo mówił właśnie, że albo od Konrada, albo od Adama Skrzypka, nie mógł sobie wspomnieć. Tak, tak. I ja, ponieważ był wakat na poszukiwanie, było przy objęciu funkcji dyrektora przez Wojtka Kościelniaka we Wrocławiu, jeszcze wtedy w Operetce Muzycznej, później w Teatrze Kapitol, więc wybór był nieduży i przypadek sprawił, że ta płyta jakoś nas ze sobą połączyła. No, byliście tutaj, no. 5 pięter niżej, kilka muzykali. Jakbyś miał wskazać taki, który jednak darzysz największą sympatię. Tutaj? Tutaj. Co to było? Był Francesco. Tak. Byli chłopi, lalka, wiedźmin. Zły. Zły. Ach, zły był mój kochany. Ja mam chyba sentyment i takie poczucie niewygrania się w jednym z muzykali. Wiadomo w którym. No w złym, bo to też publiczność i my też mamy. Tak, i mam takie wrażenie, że zresztą ostatnio mój syn namówił mnie na to, żebym w końcu rzucał na Spotify różne swoje rzeczy i tak miałem przyjemność cofnąć się w czasie i z racji wgrywania, posłuchania sobie, czego zbyt często nie robię swojej muzyki. No i szczerze mówiąc, kurczę, wielu tematów już nie pamiętałem, a to niedobrze. Więc trochę żal i myślę, że bardziej w kontekście wszystkich nas, osób, które wymyślały, tworzyły, kreowały ten musical, to takie na swój sposób polskie West Side Story. Ja cały czas o tym w ten sposób myślę. I szkoda bardzo, bo mam takie wrażenie, że oczywiście trafiło to na taki moment, jaki trafiło w teatrze, ale czuję jakiś ogromny niedosyt. Zwróciłem ostatnio uwagę na choreografię Jarka, która po prostu genialna, mówi o Jarku Stańku. Genialna, poza tym to był taki powrót po latach Jarka tak, i Wojtka do siebie. Dokładnie. I to było, mam wrażenie, że to jest na swój sposób jakiś majstersztyk. To nie mówię dlatego ze względu na to, że tam jest moja muzyka, tylko mówię o takim połączeniu historii, świadomości też tych lat 60. w Polsce, umiejętności stworzenia świetnego scenariusza przez Wojtka, wcale niełatwej powieści i odniesienie się do czasów współczesnych, uważam, że super rzecz. No świetne, ale tam chyba było kilka czynników, że on w końcu tak niestety nie zażarł, bo no niestety tytuł zły nie jest aż tak nośny, jak chłopi czy lalka i też tam było kiepsko ze sprzedażą. A co jest niesamowite, teraz widzowie okazuje się, że pamiętają złego i teraz wracają i powtarzają. I pytają. Tak. To jest ciekawe, że ja nawet sobie zadałem trudu, rzadko to robię, ale zadałem sobie trudu, bo pamiętam, że to było takie silne, zresztą myślę, że to jest silne dla każdego twórcy, że tworzy pewną historię, ma jakąś z nią nadzieję, bo trochę na tym to wszystko polega. Że będzie to grane i że, nie wiem, jeden, dwa, trzy tematy przypadną do gustu, czy historia się opowie, czy będzie coś wzruszającego w tym, czy ktoś wykryły jakąś fantastyczną rolę. I mam wrażenie, że słuchając tych wszystkich i czytając te wszystkie przypowieści ludzi, którzy sobie pozwalali na jakieś recenzje tego spektaklu, no to tym bardziej nie widzę dla niego, znaczy tym bardziej nie rozumiem, dlaczego nie jest grany. Szkoda, bo mam wrażenie, że oczywiście on był dla wielu trudne z tego powodu, że no właśnie, chłopi, jeśli nawet nie czytałem, to widziałem ekranizację, lalka podobnie. Mam wrażenie, że przeczytanie książki jest jakimś takim warunkiem do tego, żeby zrozumieć ten spektakl. No i teraz z tych wypowiedzi było bardzo wiele takich, które mówiły, nie przeczytałem książki i nie wiem o co chodzi. No więc myślę, że teatr zobowiązuje do tego, żeby przyjść przygotowanym no, w jakimś stopniu. No bo na tej zasadzie właściwie zostaje nam do robienia Czterech Pancernych i tak dalej. No dla nas on miał wspaniały klimat i, no i żałujemy, że tak szybko przestaliśmy go grać. Jeszcze chciałabym porozmawiać o twojej właśnie relacji z Wojtkiem, bo no naprawdę razem zrewolucjonizowaliście teatr muzyczny w Polsce. Właściwie wprowadziliście swój gatunek osobny musicalu, czerpiąc z wybitnych dzieł. Twoja muzyka jest kompletnie inna od muzyki Brodujowskiej. Chodzi się na Kościelniaka i Dzióbka tak. do teatru. Zdecydowanie. I ile to trwało lat? Chyba z 20 lat razem. Kilkanaście na pewno. No niespełna 20 lat, z jakimiś przerwami, bo mieliśmy zawsze takie momenty, w których na chwilę się rozstawaliśmy. Tak. Bo artystycznie gdzieś tak trzeba było. Powiem ci, co Wojtek powiedział, wiesz? Bardzo ciekawe rzeczy powiedział, że
Zapytałam go o Wiedźmina, bo wtedy my też jako zespół czuliśmy bardzo duże napięcie między wami. Mhm. Właściwie ze sobą nie rozmawialiście. I zapytałam go o to, co się wtedy stało i dlaczego ten rozłam taki nastąpił. On powiedział, że prawdopodobnie nastąpiło zmęczenie osobowościami. Mhm. Przyznał się, jestem może zbyt ekspansywny. Wspólna wieloletnia praca wysiłkowa powoduje napięcia artystyczne i osobowościowe. I czuł, że w pewnym momencie nie wystarcza tobie. To na swój sposób piękne. A ty jak czułeś wtedy? Wiesz co, myślę, że ogromnie Wojtka cenię i to nie jest jakieś teraz uzurpowanie sobie do prawa bycia miły. Naprawdę cenię go z jego pracy. Zresztą no, spotkaliśmy się kilka miesięcy temu przy pracy. Pewnie za chwilę gdzieś tam do tego wrócisz, znając i wrócicie. Myślisz sobie, że ogromnie cenię Wojtka. Mam wrażenie, że nigdy nie pracowałem z tak przygotowanym, gotowym, precyzyjnie twórczym, co nie jest bez znaczenia reżyserem. Nigdy i myślę, że to może być tak, że już w dobie współczesnych czasów może to być właściwie nieosiągalne. Jak Wojtek potrafi nas przygotować wszystkich do tego, żebyśmy my byli przygotowani do pracy. Ale jednocześnie dając nam wolność twórczą. Dając nam wolność absolutnie, tym bardziej, że w jakimś sensie myślę, że wszyscy w dużej mierze poprzez pracę i tą wieloletnią znajomość sceniczną, przede wszystkim tutaj związaną z pracą, daliśmy sobie taką możliwość i łatwość na to, że ty robisz swoje, ja robię swoje, ja mniej więcej wiem, co cię spotka, albo nie wiem, co cię spotka, ale ufam temu, że że to nie będzie, powiedzmy, gorsze niż tego oczekuję. Więc ta wolność, to też jest w przypadku wielu reżyserów, z którymi współpracowałem, to jest coś, chyba czego się nie da zdobyć tak po pierwszej, drugiej, trzeciej produkcji. Więc myślę, że tych naście, czy nawet 10 produkcji z Wojtkiem spowodowało, że na pewnym etapie czuliśmy się ogromnie wolni w tym i absolutnie potrzebni. Mhm. Myślę, że kluczem nie było zmęczenie takie wynikające z tego, że nie mamy niczego do powiedzenia, że nie mamy ze sobą o czym rozmawiać artystycznie. Może się zdarzyło tak, że czasami nie rozumieliśmy Wojtka postaw, ja mówię o sobie, myślę, że za siebie, takich czysto ludzkich, które gdzieś nas w sobie zamykały i powodowały, że czuliśmy się w jakimś stopniu gorsi, cokolwiek to znaczy. Choćby takim przykładem jest to, że pamiętam na tym Wiedźminie nieszczęsnym i szczęsnym, że takim zwyczajem było, że cała grupa realizatorów wybierała obsadę pierwszą. Myśmy na przykład do tego nie zostali zupełnie... Decydowała o premierze. Tak, o premierze, o jakichś swoich wątpliwościach, o tym co za. I zawsze to jest jakimś takim kluczem też trochę może szanowania się wzajemnego, też może jednak dbania o to, że nasze zdanie rzeczywiście jest ważne. I to nie jest tak, że my sobie uzurpujemy do prawa ostatecznego, ale ta rozmowa jest jakimś taką też definicją naszej końca współpracy nad danym spektaklem. Jak to się nie odbywa, to mamy takie poczucie, że może jesteśmy w tym mniej ważni, niż nam się wydaje. To chyba wtedy pierwszy raz taka sytuacja była, prawda? Bo ja pamiętam, że zawsze przy wszystkich premierach debatowaliście wspólnie. Ja myślę, że takie niuanse decydują o tym, że gdzieś daję to jako przykład, że takie niuanse, których można nie zauważyć, może taka była potrzeba. Może są jakieś inne jeszcze istotne rzeczy, dla których tak się czasami musi zdarzyć, że zawsze reżyser w teatrze jest pewnego rodzaju kreatorem, dyrektorem tego przedstawienia. Tak jest. Myślę, że w ogóle nie ma w tym nic złego, że ludzie od siebie odpoczywają. Tym bardziej, że zrobiliśmy tyle rzeczy razem, że jak pomyślę sobie, że pracując ze sobą tyle, kontaktując się ze sobą tyle, działając, wyobrażając sobie wspólne jakieś plany, gdzieś tam szukamy rozwiązań też na to bycie ze sobą, co przy takiej ilości działań jest cholernie trudne. No teraz Wojtek stwierdził, że w momencie tego powrotu przy współpracy panuje między nami zdrowy dystans, komunikujemy się poprzez sztukę. Nie zawsze chemia artystyczna idzie w parze z chemią osobowościową. I myślę, że to jest w ogóle fajna taka geneza tego, jak mogłoby funkcjonować życie. Chociaż z drugiej strony zawsze, nie wiem, teatr był dla mnie takim miejscem i chyba jest, w którym popełniam oczywiście mnóstwo różnych błędów, na przykład przenosząc to do pracy, na kanwę pracy chociażby ze studentami, że traktuję ich bardzo bezpośrednio, bardzo blisko.
mając takie poczucie, że trochę nie da się stworzyć czegoś dobrego, wnikliwego, twórczego, zaawansowanego, wyczutego wzajemnie, kiedy ta relacja nie jest ze sobą bliska. Myślę, że gdzieś z Wojtkiem do pewnego momentu tak było. Później może nasze potrzeby, może nasze wątpliwości, może też ilość pracy. Trzeba pamiętać, że... No właśnie. Że myśmy naprawdę, i to mówię już jako forma żartu, jeszcze wieczorem byliśmy na bankiecie, a rano w niedzielę Wojtek zawsze już potrafił zadzwonić i zapytać, czy napisałem następną muzykę do następnego spektaklu. I jak pomyślimy sobie... Tak, Wojtek jest tak oddany po prostu swojej pracy. On też potrzebuje mieć kolejny zaczyn do tego, żeby o czymś już myśleć, że jak gdyby wczoraj się skończyło, dzisiaj jest, to jest bardzo intensywna praca z nim. Ja go podziwiam, szczerze mówiąc. Znaczy, patrząc na jego zaangażowanie w to, mi w którymś momencie wyłączyły się baterie. Tak, przeciążyłeś się. Absolutnie uważałem, że nie można pisać, a były takie lata, że nie można pisać 8 na przykład spektakli, w tym 3 musicale. Dla mnie to jest niewyobrażalne w ogóle. No jeśli... Z taką częstotliwością, z taką intensywnością, robiąc tak ambitne, głębokie, dobre spektakle, robić je praktycznie non-stop, no, z jakimiś mikroprzerwami. To jest niewyobrażalny wysiłek dla głowy, i artystyczny, i psychiczny, i w ogóle fizyczny też. Ja myślę, że to jest trochę tak, że zawsze wszyscy, którzy gdzieś byli blisko mnie, wyobrażali sobie, że ja ten czas spędzam siedząc z nogami na stole, w pracowni, marząc o tym, kiedy to spłynie. Nie, to naprawdę jest ciężka praca, taka, że czasami umawiamy się ze sobą wręcz, że wstaję o 8, od 9 do 17, zmierzam na górę do pracowni i tam się zamykam. Potrzebuję oczywiście mieć jakąś chwilę spokoju i trochę dewaguję ze sobą, dlaczego mi dzisiaj nie idzie, albo dlaczego mi dzisiaj idzie. Poza tym nie wszyscy też sobie zdają sprawę z tego, jaka to jest też praca papierkowa, biurowa, komputerowa. Ile ty masz do zrobienia jeszcze oprócz samej koncepcji muzycznej, ile ty masz do zrobienia tych rzeczy, jeszcze takich tak zwanej czarnej roboty? Jest też milion rzeczy, takich zmian w scenariuszu, piosenki, które skracamy, wydłużamy, wylatują, powstają nowe. Jest takich mnóstwo rzeczy, które trochę wypaczają ten w dużym cudzysłowie sens twórcy jako takiego, który gdzieś pewnie lata nad ziemią. Nie, po prostu siadamy, tworzymy. Też jest taki bagaż umiejętności, myślę, w każdym z nas po pewnym czasie, że ta taka strona rzemieślnicza, jeśli można powiedzieć, ona w nas już wie, jak sobie poradzić z wieloma elementami po to, żeby to powstało. Pytanie, czy uda się, żeby to było genialne, czy uda się, żeby to było bardzo dobre, czy niekiedy musi się zdarzyć, że to będzie tylko dobre, oby nie było złe. Są takie fragmenty w spektaklu, które każdy z nas będzie wiedział, że gdzieś mógł zrobić je lepiej, albo że piosenka mogła być zdecydowanie bardziej taka, która by wnosiła coś w spektakl. Może krótsza. Przepraszam, albo musiałam to powiedzieć, albo bo my po prostu za każdym razem kochamy grać kościelniaki i wasze dzióbki. Kościelniaka tak swędzą uszy od 10 minut. Ale za każdym razem mamy to poczucie, że jednak moglibyśmy pół godziny krócej. Ja myślę, że w ogóle, no to też poznajemy to oczywiście po pewnym czasie. Ja mam wrażenie, że zawsze tych piosenek jest za dużo. I to nie dlatego, że one za dużo, bo trzeba ich tyle napisać, ale nasz ogół zawsze w okolicach 23-4 i zarówno w Chłopach, i zarówno w Lalce, i w Wiedźminie też, nawet jest więcej. Jest prawie 30 songów. I no, tam jest jak gdyby mniej jak gdyby scen dialogowanych, więc... No ale rzeczywiście, mam wrażenie, że chociaż te największe musicale światowe, no też mają tyle songów. No, gdybyśmy się przypatrzyli takim znamienitym historiom, które znamy wszyscy, no to one też mają. No ale jednak większość się zamyka w tych 3 godzinach. One są może krótsze, mówię o piosenkach, inscenizacyjnie. No właśnie, może to chodzi, bo chociażby wspomniane wczorajsze wystawienie Chłopów, tam przecież jest naprawdę z kilka piosenek, które są z racji sceny, konieczności powiedzenia, chociażby jak Jarmark, który trwa prawie 7 minut. To jest jak na song teatralny. To jest dużo. Chociaż oczywiście tam się dzieje milion fantastycznych rzeczy, które podglądamy z orkiestrą. Ale jednak... Tak, ale on jest przeplatany scenami. Ale mimo wszystko to jest długi obszar do takiej dramaturgii też również, nie tylko muzycznej. Dobra, słuchajcie, już odchodząc od nas i od pana Wojtka, który chyba też musiał tutaj kiedyś pan Wojtek zasiąść. Pan Wojtek na bank tu kiedyś przyjdzie. Wojtka, już zapraszam. Tak, przywleczemy go tu. My też. Słuchaj,
szykuje się tytuł, premiera i czy masz schemat. Przyjeżdżam i robię tak, tak, tak. Czy wcale nie? Nie ma schematów. W ogóle chyba byłoby to szalenie trudne. Myślę, że schematem jest miejsce, w którym pracuję i stworzenie sobie warunków do tego, żeby coś powstało. Wojtek, trochę będę do niego nawiązywał, ale to też... Także pozdrawiamy nieustannie. Z największą przyjemnością nawiążę do Wojtka, dlatego że to jest trochę tak, że on zawsze stymulował tym pierwszym czytaniem ze mną. U siebie, to znaczy wpadałem do niego. Jakoś nigdy nie było tak, że wpadł do mnie. Wojtku, tak, czas to zmienić. Natomiast jechałem do niego, czytaliśmy sobie ten scenariusz, omawiając piosenki. Już po pewnym czasie nauczyliśmy się tego, że Wojtek używał 3-4 przymiotników do tego, jakie te piosenki powinny być. Nie wiem, wątła, śmieszna, zawiła, szybka. 3-4 to dużo czy mało? To jest w ogóle już bardzo dużo. Dlatego, że tak naprawdę to daje jakiś zaczyn do myślenia, a nie stwarza jakichś ram zamkniętych. Rzadko się poruszaliśmy w czymś takim, że wiesz co, to ci puszczę taki song, który mi się bardzo podoba. Wtedy przeważnie gdzieś staraliśmy się od tego siebie wzajemnie odwieźć, żeby nic nie puszczać. Oczywiście myślę, że z perspektywy reżysera w ogóle ten kompozytor to jest taki element, który totalnie może zmienić i odwrócić całą wizję spektaklu, który jednak jest zaczynem od tej strony reżyserskiej. Więc... To jest to, co on powiedział, że unikasz oczywistości i że on to bardzo u ciebie lubił, te cechy. Ja widziałem, jak to zmienia jego myślenie, kiedy na przykład pokazywałem mu pierwsze, przeważnie 3-4 piosenki musiały powstać, żeby, no raczej to były takie piosenki ułożone w kolejności, żeby on mógł zobaczyć, jakie jest moje myślenie. Jeśli on to akceptował, to, czy akceptowali to inni reżyserzy, to wtedy dopiero była jakaś walka z podróżą dalej, z instrumentacją, z jakimiś kolorami, z czymś, co... No też mówmy się, teatr muzyczny to nie służy jako tło. Mówię o muzyce. Więc tak naprawdę ona w jakiejś swojej scenerii, w jakimś obrazie, w jakichś kolorach, ona od razu zabiera w jakiś świat. To może być ułatwienie. Wojtek ma absolutną, ogromną wrażliwość na muzykę i ogromną jej świadomość. Więc mam wrażenie, że zresztą czytając jego, śmiejąc się czasami, że nie czytam tych scenariuszy, niekiedy je czytałem, sam widziałem, jakie on nanosi zmiany sam w sobie, kreując już na podstawie czegoś, co otrzymał, czyli kolejnej jakiejś składowej w tej opowieści, która będzie, powiedzmy, równoważną temu, co jest na scenie, w obrazie, w słowie. I to tak powstawało. I myślę sobie, że w tych późniejszych jego... Ta pierwsza zgoda definiowała właściwie pozostałe utwory. Rzadko nam się zdarzało, żeby on coś negował. I to było bardzo słuszne z perspektywy takiej wolności, o której mówię. O dziwo. Z perspektywy czasu myślę, że on był reżyserem, który dawał najwięcej wolności. Jest reżyserem, który dawał najwięcej wolności, bo w wielu innych przypadkach osób wybitnych, z którymi się spotkałem, to rzeczywiście ta ilość przymiotników, czy wręcz danych na temat, jaka muzyka powinna być, albo wręcz podobna do tej, którą właśnie ci przywiozłem, kompletnie zabijała taką chęć bycia twórcą. Tylko... Taką energię twórczą. Właściwie wtedy nie mówimy o czymś, że coś tworzymy, tylko staramy się zrobić coś na podobieństwo. Naśladujemy. Tak, ono będzie zawsze niedoskonałe, tym bardziej, że nie będzie autentyczne. Jeśli nie jest autentyczne, no to nie może być dobre. I z reguły, z tego co wiem, piszesz do już gotowego tekstu. Podobno Wojtek wspominał, że raz się zdarzyła taka sytuacja, że tekst był pisany później do muzyki, ale że to jakaś sztuczność się pojawiła w tym, to się nie udało. Ja nie pamiętam takiej historii, ale pewnie Wojtek, ponieważ może w jakichś pierwszych spektaklach, może czegoś nie było jeszcze. Natomiast ja wręcz w którymś momencie zauważyłem w tym pisaniu do teatru, że właściwie nie da się bez słowa. Ale kiedyś pisałem dużo więcej muzyki, chociażby Tchnę wspomniane. No przecież to jest muzyka czysto instrumentalna. Z takiej się w ogóle wywodziłem. Jeszcze wszystkie wcześniejsze moje jakieś pomysły jako muzyka, to raczej były jakieś kwartety, w których nie uczestniczyła sekcja wokalna. Więc tak naprawdę pisało się muzykę jako temat, ale rzeczywiście po pewnym czasie zauważyłem, że już nie da się pisać muzyki bez tekstu. I nawet jak zdarzało się, że tego tekstu nie było, takiego powiedzmy finalnego, to Wojtek proponował taki tekst roboczy, który
bardzo często okazało się, był tak dobrym tekstem, że bardzo spora część historii zostawała później w spektaklu. Takich spektakli jest też bardzo dużo. Powiedz mi jeszcze, czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, że jesteś absolutnym pionierem w tym rodzaju musicalu polskiego, takiego ambitnego, głębokiego? Czy ty o tym wiesz? Czy ty wiesz, że jesteś ikoną? Czy ty wiesz, że na przeróżnych uczelniach są śpiewane przez studentów twoje utwory? Tak samo szanowane i tak samo uznane jak utwory twórców Broduriowskich. Czy ty w ogóle o tym wiesz? Uświadomił mi to mój syn. To była ciekawa podróż, jak któregoś razu zdarzyło się, że zadzwonił w trakcie lekcji, wyszedł z lekcji. Tak byłem przerażony, że jest jakiś, nie wiem, 11, czyli powinien być w szkole. I mój syn zadzwonił do mnie, mówiąc o tym, że jest szalenie wzruszony, bo na lekcji historii muzyki uczy się o swoim tacie. No i to jest niezwykłe i o tobie będzie mówione chyba do końca świata musicalowego na pewno. Nie. A chodzą pogłoski, że tak. Nie jesteś spełniony. Tak też ciebie odbierają inni, tak. Że nie czujesz się chyba do końca spełniony. Że powinieneś pisać muzykę orkiestrową i wtedy byłbyś dopiero spełnionym człowiekiem. Myślę, że to jest bardzo, bardzo trudne stwierdzenie, co to znaczy być spełnionym. Jak ostatnio rozmawiałem ze swoimi przyjaciółmi, mieliśmy chwilę refleksji. To właściwie mogłem powiedzieć, że jestem bardzo spełniony. Znaczy, wyobrażam sobie, że jeśli zerknę, rzadko to robię, ale teraz mieszkam w swoim nowym domu i wypakowywałem miliony historii, plakatów pozabieranych czegoś i nagle miałem taką szansę. Nie staram być się sentymentalny, bo to w ogóle ponoć nie jest najlepsze, ale miałem szansę po prostu próbować odnaleźć wszystkie ramki i nagle się okazało, że tego jest dosyć dużo. I to jest fajne, to jest takie, myślę, uświadamiające, że ilość lat, które czasami płyną niezmiernie szybko i w dużej mierze po jakimś czasie sobie uświadamiasz, że na przykład napisałeś, nie wiem, 90 tytułów teatralnych. Zresztą to jest bardzo ciekawe, że kiedyś spotkałem taką reżyserkę, z którą Sabine Herbecke, chyba się dobrze pamiętam, z Szwajcarkę, która robiła spektakl w Wrocławiu Medea. I ona, na takiej kolacji sobie usiedliśmy, ona jak usłyszała ilość spektakli, które stworzyłem, stwierdziła, że to jest niemożliwe, że się cały czas mylę, że mój angielski jest zły. On jest zły, to prawda. Ale... Nie, ale rzeczywiście, że to jest niemożliwe, że pewnie mi chodzi o to, że 18, nie 81. I to było tak, że ona mówi, wiesz co, ja mam 60 lat już prawie i stworzyłam 17 spektakli i sobie kompletnie nie wyobrażam, że można tyle. No, ale jeśli pomyślę o tym z tej perspektywy, że jest tych dzieł, też w tych dziełach jest różnorodność, więc wydaje mi się, że jestem absolutnie spełniony. Czego, na co nie poświęciłem czasu, wiem, w życiu. Mówię o muzyce. Bo się okazało, że teatr tak zaczerpnął mnie w swój świat i tak mnie wciągnął, no, że konsekwencje znam. I tak ciebie potrzebował tak naprawdę. Pewnie tak, natomiast konsekwencją jest to, że w różnych dziedzinach innych muzyki, które są szalenie interesujące również, no właśnie, okazało się, że nie ma. Opowiedz nam o tych współpracach innych. Katarzyna Groniec. Tak, z teatru. No, Katarzyna Groniec to też teatr, no i to taki najbardziej wysublimowany. Jednak, no myślę, że jeśli miałbym powiedzieć, czy kiedykolwiek zdarzyło mi się coś tak znacząco intrygującego, jeśli chodzi o sztukę, w takiej formie minimalistycznej, no to podejrzewam, że się to już nic nie zdarzy. Bo jednak piosenki, ale przeplecione znowu fabułą teatru, myślą teatru, interpretacją teatru, zrozumieniem tego, co jest, więc tego, czego w normalnych songach, takich powiedzmy komercyjno jakiś, nie definiujmy gatunków, czego nie ma, więc myślę sobie, że dopóki gdzieś otwiera się ta kurtyna, to jest ten rodzaj jakiejś takiej tajemnicy. Natomiast i takiego bycia szczęśliwym, absolutnie. Natomiast kiedy ten świat się na chwilę zamknął, a przecież był taki okres trochę obowiązkowy dla nas wszystkich, to jest taka chęć, słowo podsumowanie jest złe, ale takiego w ogóle zerknięcia sobie z dużym spokojem, siedząc na ogrodzie w końcu, kosząc trawę sam, czyszcząc rynny sam, nagle jest taka chęć pomyślenia sobie, co dalej, drogi radiosłuchaczu, co mógłbyś, a czego nie zrobiłeś. No i jest tam kilka takich miejsc, które się okazało, że są ogromne pustostany i
Chciałby się wypełnić jakoś jeszcze? Myślę, że to będzie bardzo trudne. Będzie to bardzo trudne, bo kiedyś wspaniałą książkę przeczytałem o Bernsteinie, który miał. I to była cudowna książka, która mnie trochę uspokoiła. To była taka autobiograficzna historia jego, opisana przez kogoś. I on napisał takie jedno bardzo, bardzo ciekawe zdanie, nie przytoczę go dosłownie, ale sens był taki, że ciągle pisał te musicale, ciągle je pisał. I on wie, że one były nawet dobre, ale dlaczego ludzie go nie cenią za coś innego, co też pisał gdzieś tam. Miał taki ogromny żal do świata, którego akurat ja nie mogę mieć, bo nie pisałem w tym czasie nic innego, ale on akurat rzeczywiście miał taką nadzieję, że wszystkie te rzeczy, które pisał symfoniczne, przecież napisał dosyć dobry, nie powiem, że wybitny, ale koncert na fortepian, który sobie zresztą po tej książce spróbowałem posłuchać, więc miał te swoje takie miejsca, w których czuł, że chyba jest lepszy, a jednak przycisnął go ten teatr i właściwie znany jest przede wszystkim z rzeczy teatralnych. Co ten teatr ma w sobie, bo nas tak wszystkich też wciąga, że nie da po prostu od niego uciec potem. No i też w związku z tym myślę, że wielu rzeczy nie da się już dzisiaj popełnić, bo minął pewien czas. Oczywiście mogę coś robić dla siebie i taki rodzaj minimalizmu, bo chyba o tym tak trzeba mówić, jest czymś fajnym, ale jak pomyślę sobie, i tam jest szansa na jeszcze pracę, czyli skromna płyta, jakieś marzenia o płycie tylko fortepianowej, solo, czyli są takie historie we mnie. Natomiast tym bardziej, że już nie mam wymówek, bo wszystko jest. Jest instrument, miejsce, fortepian, przestrzeń, obraz za oknem, wszystko się zgadza. Natomiast już na przykład są takie pomysły. Na przykład leży w szufladzie koncert fortepianowy, trzyczęściowy duży koncert fortepianowy na orkiestrę, no ale... Czyli popełniłeś to. Popełniłeś to. Świetnie. Natomiast... Właśnie też się chciałam dowiedzieć, czy tak. Tylko to jest gdzieś w sferze marzeń? Nie. Czy on to popełnił? Nie, popełnił. Tak, jest popełniony i... Ale myślisz sobie, no właściwie... Właśnie dlatego, że nie uczestniczysz w tych pracach trochę pozateatralnych, to jest tak, że... wystartować teraz jako kompozytor muzyki, nie wiem, poważnej, klasycznej, to jest szalenie trudne. To ktoś by musiał do Ciebie przyjść, powiedzieć, Panie Piotrze, zlecam Panu tego i tego dnia, za taką i taką kasę i robimy. A tak się nie dzieje. Tak się nie dzieje w ogóle w tym kraju, szczególnie w tym kraju, a to nie mówię gdyby o formie jakiejś pretensji, tylko po prostu są inne zwyczaje, więc tak naprawdę trzeba byłoby atakować miejsca, ja jestem ostatni, który atakuje, taką mam naturę, niestety. Jak wielu muzyków. Tak, myślę, że to jest jakaś taka po prostu potrzeba nienarzucania się z tym, co mam do powiedzenia. Natomiast oczywiście leży to i pewnie leży jeszcze mnóstwo innych fajnych, dla mnie fajnych, ciekawych, intrygujących rzeczy. Natomiast to jest taki moment, że zbliżając się do 50, jednak trzeba sobie to powiedzieć, lądujemy w takim miejscu, w którym też... I to jest ta druga część, dzięki której, albo przez którą nie da się pewnych rzeczy spełnić. Ja mam takie wrażenie, że ja mam cały czas ochotę na to, żeby... Czyli jest to spełnienie, o które pytałaś. Jest ta historia, że absolutnie gdyby dzisiaj na przykład, nie wiem, zdarzyło się tak, że nagle tracę słuch, nie wiem, cokolwiek, odpukać. Ale że dzieje się tak, że nie mogę tego już robić. To na pewno mam takie poczucie, że jest do czego zaglądać w życiu, że to życie zostało strawione przez jakąś część mnie i coś choćby przypominające mi syn, mówi, że coś jest dla niego ważne, czyli to jest istotne. Natomiast mam takie wrażenie, że też ci moi rówieśnicy, z którymi mam jeszcze kontakt jakiś artystyczny, oni też bardzo często już są trochę po drugiej stronie kołdry. Czyli już tacy zmęczeni, znużeni. I trochę jest tak, że sięgam po ludzi młodszych od siebie tak przynajmniej o dekadę i próbuję z nimi wiele rzeczy robić. Ale jakoś nie mam takiej czelności, żeby zaprosić ich do projektu, który jest moim projektem, który jest taką moją wizją siebie, do tego, żebyśmy poświęcili ten czas, bo chcemy, a nie dlatego, że za tym idzie koło fortuny w postaci gratyfikacji, że po prostu jest jakiś rodzaj zabawy. Tego myślę, że chyba najbardziej brakuje, bo większość życia spędziliśmy, jak wszyscy, na konkretnych zleceniach. A na takiej zabawie w muzyce chyba jesteśmy odzwyczajeni od tego, że możemy sobie usiąść, popracować. Będzie coś z tego, to świetnie. Nie będzie, to spędziliśmy odrobinę czasu na przebywaniu ze sobą, na rozmowach, na kawie,
ale marketingowo też to mi się zdarzyło, tutaj sławetna reklama z Ozoli. No tak, ale to były czasy zamierzchu. Osoby mojego pokolenia znają to na pamięć. Czasem zaciskasz zęby. Nie, wiesz co, to w ogóle nie był taki czas. Właśnie nie, bo to było z 300 lat temu mniej więcej. To było tuż przed rozbiorami, myślę. I wtedy myślę sobie, że to było normalne, że ja się utrzymywałem z reklam i utrzymywałem się bardzo dobrze. Mm-hmm. I żeby było śmiesznie. Nawet wczoraj o tym rozmawialiśmy. Wczoraj rozmawialiśmy z muzykami moimi ukochanymi w teatrze, z Jackiem i z Krzysiem, że właśnie są takie rzeczy, które nas utrzymują. I wtedy na przykład nagle jedna reklama powodowała, że ja potrafiłem żyć z niej na przykład rok. Wow. I tworzyć. A z teatru? Po 5 sztukach nie byłem w stanie. To było takie porównanie, więc to nie jest definicja oczywiście, że tak jest zawsze, ale powiedzmy to były czasy, nie wiem, nie pamiętam kiedy Zozola, to jakiś 2000 któryś podejrzewam, taki bardziej 2000 niż na przykład 10. I nagle okazywało się, że coś takiego przynosiło profity takie, które umożliwiały pracę właśnie w teatrze. Później się to oczywiście zaczęło zmieniać. Ale mimo wszystko rzeczywiście cały czas jest tak, nie wiem jak jest na świecie, nie miałem nigdy szansy porozmawiać z kimś, kto napisał musical taki światowy, który wszyscy znamy, który zresztą nawet eksploatujecie. Nie wiem jak tam jest, jak oni są opłaceni do momentu tworzenia dzieła, czy to jest tak trochę jak w Polsce, że właściwie do momentu tworzenia te apanaże są nasze wszystkie bardzo skromne, właściwie wtedy, kiedy spektakl jest grany, daje to szansę na jakieś odebranie tej pracy w postaci. Ja myślę, że tam na innych warunkach jednak pracują, co też zależy od tego, czy się gra i tworzy na Off-Broadwayu, czy na Broadwayu. Oczywiście, natomiast myślę, że to powodowało wtedy, że zresztą świat reklam, zaraz jak wróciłem z mojego ukochanego kontraktu na statku, raz się zdarzyło, że pojechałem, to... Naprawdę byłeś na statku? Tak. Zatrzymajmy się. Jak długo tam pływałeś? Mieliśmy być 6 miesięcy, w końcu zostaliśmy na 7. Dzięki temu zobaczyłem oczywiście trochę świata, bo cała Europa, Afryka i cała Azja do samego końca, aż do Japonii. Ale co tam graliście? Graliśmy normalnie showy tak zwane teatralne. Był to wielki statek. Uwaga, scena na 2,5 tysiące widzów. Wow. Więc jak pomyślcie sobie o tym, że w teatrze tu jest 1080. Tak. Że to pływasz, to się utrzymuje na wodzie, jak to się utrzymuje na wodzie. Tak, i rzeczywiście graliśmy, głównie były takich 6 show produkcyjnych, które mieliśmy nauczone. Takie, które mniej więcej wszyscy znamy, albo piosenki z nich znamy. Normalnie cały skład tancerzy, choreografię na statku. Taki klasyczny job. Absolutnie, absolutnie normalny, wielki teatr, plus czasem mieliśmy takie oczywiście grania jakieś jazzowe, że improwizacja wieczorem, żeby tam kotlet, wieczorna kolacja i dużo fajnej zabawy. Ogromne doświadczenie, pierwsze też doświadczenie aż takie z koniecznością grania na fortepianie, nut nie swoich, co też nie jest bez znaczenia. Właśnie, zapytajmy. Akordeon, aha, czy fortepian? Jakby ktoś kazał wybrać, drugie zabiera do końca. Do końca życia. Z akordeonem mogę wsiąść do samochodu, niech to wygra. Czyli względy praktyczne jednak. Zresztą po to został wymyślony tak naprawdę, o czym niewiele osób wie. Został wymyślony dokładnie dlatego, że szukano instrumentu, który będzie miał tyle możliwości jak fortepian, a będzie mógł być przenośnym instrumentem. Bardzo tak, ciekawe. Tak, nikt o tym nie pomyślał. Zresztą grali na początku na tym pianiście. Zresztą dlatego była wymyślona klawiatura taka fortepianowa. Tak. Tych basów było się bardzo prosto nauczyć, tej lewej ręki, więc tak. Ja myślę, że jednak zdecydowanie akordeon, chociaż ostatnio miałem taki dziwny pomysł, przeczytawszy w gazecie, że jest koncert akordeonowy we Wrocławiu i tak po 20 latach postanowiłem pójść i się zmęczyć. Kolejną nagrodę. Nie, i się zmęczyć właśnie, posłuchać. I okazało się, że gra mój przyjaciel, z którym się nie widziałem chyba właśnie te 20 lat, Klaudiusz Baran, który jest dyrektorem Akademii Warszawskiej, Uniwersytetu w Warszawie. No i to było bardzo takie w ogóle ciekawe. I jego pytanie było pierwsze, grasz jeszcze? Ja mówię, wiesz co, nie tak jak ty, że tak często. Ale czasami grałem tak dla siebie bardziej, więc myślę, że ten instrument jest taki dla siebie bardziej. Jest praktyczny, tak. Nie akordeon już, chociaż też dzióbek jest praktyczny. Właśnie. Stara się nie być sentymentalny. Mm-hmm. Kto by pomyślał? Ale nie polecam. Piotrek, a do filmu jeszcze robiłeś muzykę? To był nagradzaną.
No byłem ogromnie szczęśliwy jeszcze, pamiętam to jakby to było wczoraj, chociaż pewnie to już jest wiele lat temu. Na dyskach tego teatru odebrałem nagrodę w ramach festiwalu. Najważniejszego. Są duże różnice, znaczy chyba film jest czymś dla mnie, nie udało mi się tak naprawdę po tym momencie, zresztą to też jest takie trochę miejsce, w którym wiele rzeczy się może nie udać. Mówię o tym, gdzie żyjemy, jak żyjemy, a może po prostu potrzeba kogoś, kto by mógł mnie reprezentować, czego też nigdy się nie udało. Może menadżerów też bardzo brakuje. Tak, nie udało się nigdy nikogo zainteresować też. To też jest ważne, żeby powiedzieć, wcale się tego jak gdyby nie wstydzić, że wiele osób nie było zainteresowanych współpracą ze mną. To były bardzo ciekawe rozmowy, bardzo w ogóle takie trochę stawiające do pionu, dlaczego? Odpowiadające na bardzo wiele różnych fajnych pytań. I film miałem wrażenie, że jest takim trochę wytrychem, żeby jednak więcej pracować w domu, żeby jeszcze się zamknąć bardziej. No bo właściwie dostaje się obraz, dostaje się chyba też, co nie jest bez znaczenia, od razu taką formę ostateczną. Wiadomo, że piszę tematy, ale później mam szansę je dopieścić już w takiej ostatecznej, dostatecznego obrazu z taką ostateczną formą, z dynamiką, z akcentami, z przestrzeniami, czasami coś diametralnie zmienić. I mam wrażenie, że to jest dla mnie taka sfera chyba, która może dlatego, że jest stęskniona, że niewykorzystana, niewyeksploatowana, też ciekawsza, bo jest ostateczna. Bez względu na jak gdyby, czy to jest dobre, czy złe, ale ta forma jest jak gdyby z definicji finalna. Tak. Teatr ma oczywiście prawa inne. Właśnie dzięki... to jest to, co jak zapytałam Agatę Dudygra, czy dlaczego nie chciałaby zrobić filmu, to ona powiedziała, że ją przeraża właśnie ta ostateczność. A ta ostateczność jest intrygująca. Być może też w kontekście teatru, w którym oczywiście z drugiej strony jak... Powiedział, że lalka, dlatego że jest grana na żywo, jest nieintrygująca, bo za każdym razem po prostu trzeszczy ten podest od naszego entuzjazmu. Jest zdecydowanie bardziej intrygująca i my jakoś wtedy czujemy, przez to, że nie ma właśnie tych podtekstów, że jednak wszystko jest na żywo, to my też jako artyści czujemy większą odpowiedzialność, większą emocję w środku, większą tremę, większe... No trochę nam tego teraz brakuje. Ale fascynacja filmem jest też taka, że można zrobić dużo muzyki, w której na przykład się nie śpiewa. I to jest super. Czyli na przykład dużo muzyki obrazowej, filmowej tak zwanej, że właściwie operujemy, mam wrażenie, jeszcze głębszą treścią, bo ta muzyka jest w stanie wywrócić narrację do góry nogami. Więc jak pomyślę sobie... Czasami oczywiście determinuje to, co w ogóle człowiek myśli na temat. Może być szalenie prosty obraz, w którym muzyka nagle zanęci to do pomyślenia o czymś bardzo głębokim. Równie dobrze można to spłycić tym, że muzyka jest o niczym, a scena jest wielka. Zresztą takich przykładów w filmie jest ogromna ilość. Ze strachu by nie można było praktycznie wywołać tak obrazem bez muzyki, jak w momencie, kiedy ta muzyka się pojawia, tak niesamowicie niepokojąca. Oczywiście są też na przykład genialni reżyserzy, którzy tę muzykę wykorzystywali w tak genialny sposób. Jest taka scena, uwielbiam, polecam, zapraszam, z filmu Pluton już, który ma, nie wiem, pewnie 10 lat. I tam jest taka scena, w której zamiast takiej klasycznej rozstrzeliwanki wietnamskiej po prostu nagle jest Adagio Barbera. Właśnie, to jest też w kontrze wykorzystywanie pewnych dźwięków po to, żeby jeszcze bardziej nas poruszyć. Dokładnie. I okazało się, że wyłączono całą ścieżkę strzałów i przez 7 minut pokazywany jest obraz, w którym po prostu dzieją się te wszystkie dramatyczne rzeczy. I muzyka, która od samego początku, jako tak jest stworzona, ta Adagio niezwykle, buduje we wszystkich swoich tam partiach taki rodzaj grozy, straszności, opowiada o czymś takim no, okrutnym w swoim rozmiarze. Więc tam na przykład nie trzeba było nic więcej. Tam nie trzeba było żadnych przelatujących dźwięków, helikopterów, strzałów. To samo budowało wszystko, więc świadomość, że dzięki temu, bez może tego tekstu, bo to być może to jest najważniejsze, że bez tego tekstu ta muzyka nagle osiąga jeszcze inny rodzaj swojego spektrum. Na pewno inaczej się odczuwa wtedy. Myślę, że tak. Czyli, ale jakbyś stworzył do filmu, to jeszcze byś się znowu zamknął w tym domu, odizolował, już byś w ogóle był naszym kochanym, smutnym, melancholijnym kompozytorem zamkniętym. Ja jestem smutny.
O tym też porozmawiamy, ale to za chwilę. Ja nie wiem, co twój wygląd czy to. Ja jeszcze muszę się dowiedzieć z serii pytań albo, albo. Okay. Gdyby mieli już do końca zamknąć wszystkie kina albo wszystkie teatry, to jak to teraz mamy rozumieć, że wybrałbyś, żeby zamknęli teatry? Nie, bo w teatrach jest więcej ludzi, takich, których znam. Myślę, że to... O. Ale czynnik ludzki by to tak, myślę, że czynnik... Ale nie, ale jakbyś tak egoistycznie miał jednak. Nie myślę, o nie, nas... myślę, że już egoistycznie właśnie, jeśli miałbym pomyśleć o sobie, to tyle spędzam czasu sam, że czasami warto wyjść do ludzi. A, okay. Myślę sobie pod tym względem. Poza tym mam takie wrażenie, że może tylko ja, że w tych miejscach, do których przyjeżdżam i wracam z ogromną przyjemnością przede wszystkim ze względu na ludzi. To jest zaczynając od pana portiera, którego mi brakuje tutaj w teatrze, pana Henia, serdecznie pozdrawiam, tak, ukochanego pana Henia, który zawsze czekał, aż przyjadę i zawsze mi dzwonił do mnie z drogi i pytał, kiedy będziesz, kiedy mam nie spać, więc to było słowo. Właśnie jak były. Oczywiście, natomiast wyprowadziłem się, zawsze szukałem takiego miejsca, że miałem działkę już chwilę wcześniej w tym miejscu, mieliśmy wspólnie tę działkę, taką mniejszą, okazało się, że trzeba było ją zamienić na większą. Przypadek trafił, że trafiłem rzeczywiście na takie miejsce, które jest niezwykłe. Dom jak dom. Dom tworzą rzeczy, tworzą ludzie, tworzy praca nasza zostawiana tam. Więc cieszę się ogromnie, że nie stchórzyłem i że jak założyłem sobie, że wykona tam mnóstwo rzeczy, to rzeczywiście je wykonałem. Oczywiście powodów było mnóstwo. Powodem było to, że była pandemia i nie było nad czym pracować. Powodem było to, że źle jest patrzeć na niefachowców. Ale po dachu podobno sam chodziłeś i potem uczyłeś Majkę, jak się poruszać na wysokości Maja Gadzińska. Tak, dzięki twojemu miejscu podobno Maja Gadzińska potrafi się teraz poruszać po scenografii Wiedźmina. I się nie boi. Wiesz co, no cieszę się. No wiesz, to jest to trochę tak, że mamy lęki, które wydaje mi się, że w większości sytuacji jesteśmy się w stanie ich nauczyć. Natomiast wracając do domu, cudowne miejsce, które oczywiście tworzy się trochę dla siebie, już teraz trochę inaczej. To nie jest łatwiejsze, żeby było jasne, tworząc coś samemu, bo trochę ma się zawsze wątpliwości, czy to jest tak, jakie powinno być. Trochę nie ma się żadnych odniesień. Dużo rzeczy na szczęście zrobiłem sam, więc bardzo się cieszę, bo dzisiaj patrzę na te swoje niedoskonałości. Ale one mają taki wymiar, który w zderzeniu z tym, co daje to miejsce nowe, którego się uczę, nie czuję się tam jeszcze dobrze. To jest taki czas, mieszkam tam tak naprawdę od wiosny. Natomiast jak zdarzyło się w końcu, że w sierpniu przyjechał fortepian, to poczułem, że już jest raźniej. Już jest na miejscu, bo też miałem czas, w którym musiałem go przechować jednak zupełnie poza domem. Więc mieszkamy z synem, uczymy się tego mieszkania, to już dorosły człowiek, więc poznajemy taki tryb dwóch kogucików. I... Męska placówka. Tak. No właśnie mówią o twojej relacji z synem, twoi przyjaciele, że z jednej strony jesteś wspaniałym, czułym, niezwykle pomocnym ojcem, a z drugiej strony potrafisz być też kategoryczny, niezwykle wymagający. Czy to ma jakiś związek z takim drylem wojskowym? Tak, my się doszukałyśmy psychologicznych aspektów. Powiązań. Tato mój jest człowiekiem tak niemiłosiernie wątłym w decyzjach. Tak. Nie może być. Tak, absolutnie, że to był dom mamy od zawsze, aha, która decyduje do dnia dzisiejszego o wszystkim. Pozdrawiam mamę, współczuję tacie. W tych decyzjach różnych, których się musi podporządkować, naprawdę. To jest trochę tak, że u nas taka była formuła domu. To skąd ta obserwacja, że potrafisz być taki właśnie... Ja myślę, że to jest... Tego, a może po mamie właśnie? Tak nie, myślę, że to jest trochę tak, że ja oczekuję... może dlatego, że dużo dajemy jako rodzice, oboje tym dzieciom, to też mam wrażenie, że możemy dużo oczekiwać. Oczywiście to jest moja teoria. Mam takie poczucie, że w jakimś wymiarze no trzeba nadać kierunek życiu. To nawet nie chodzi o taką typową kinderstube, ale myślę sobie, że ta wolność dzisiaj, w której młodzi ludzie funkcjonują, już jest taką pozanawiasową historią. Działanie we wszechświecie, które ich nie ogranicza w żaden sposób, co jest pewnego rodzaju pokusą przecież dla nich też. I w jakimś sensie tworzenie tego nawiasu, który będzie
który czasami musi dokuczyć. Na tym polega wychowanie. Natomiast no, nigdy dziecka nie uderzyłem, nie miałem takiego pomysłu, ale też... Nigdy cię o to nie podejrzewałem. Tak, tak, ale myślę sobie, że to też jest tak, że w dzisiejszych czasach trochę wszyscy się o to nie podejrzewamy, a myślę, że w tym też patrząc kiedyś pytane przez swoje dziecko, czy to było złe, że na przykład kiedyś rodzice bili, uznałem, że nie. Nie mówię, że jestem zwolennikiem tego, natomiast chcę też powiedzieć, że w jakiś sposób wtedy to wychowanie być może wpłynęło na mnie tak nie inaczej. To nie było oczywiście przysłowiowa sytuacja, w której dostajesz ścierą czymś tam i tak, czego co dzisiaj właśnie, już... bo chyba nie mówisz o takim biciu. No nie, ale rozmawiam o jakiejkolwiek przemocy. Wiesz, dzisiaj tak naprawdę złe spojrzenie jest już przemocą. Już troszkę przesadziliśmy, tak, mam wrażenie, w drugą stronę. Tak, mamy taką tendencję. Tak, to już niczego nie będziemy. To się najbardziej sprawdza chociażby w pracy ze studentami, którzy właściwie są bardziej, wszystkie te oceny nas, pedagogów, są tak silnie wyegzekwowane przez nich, że właściwie my się boimy zwrócić uwagę na to, że ktoś jest nieprzygotowany. Myślę, że trzeba pokazać trochę takich dróg, które zresztą te rozmowy są super. One się nie przekładają od razu na życie, czy to z córką, czy to z synem. Wiadomo, córka jest młodsza. Natomiast to jest trochę tak, że oni sobie muszą coś z tego powybierać. Ale jeszcze... Franciszek tworzy też. Franek tworzy i w ogóle sobie tam świetnie z tym daje radę. No i rozmawiamy o tym, co dalej. I to są takie rozmowy, masz mężczyznę w domu, który ma 2 cm mniej od ciebie, myślisz, że to już jest mężczyzna. No i czasami tak się jest cudownie, że rzeczywiście w tych pokładach naszych rozmów jest dużo zrozumienia i mało wątpliwości, a niekiedy życie później pokazuje, że to jest jeszcze młody człowiek, który będzie musiał poszukać, któremu dać trzeba poszukać, któremu trzeba stworzyć jakiś rodzaj wyjścia z sytuacji, w której jest. Bo z jednej strony jest na przykład według mnie najzdolniejszym człowiekiem, którego poznałem. Nie dlatego, że jest moim synem. Myślę, że umiem to jakoś, przynajmniej próbuję to rozgraniczyć. Natomiast zawsze się śmiejemy, że jak miał 14 czy 15, to ja mu opowiadam, co ja wtedy robiłem. Co ja wtedy grałem, kim się fascynowałem. Okay. Więc jak miał 14 lat, mówię, słuchaj, ja wtedy grałem Modern Talking. Stawałem tak za 2 keyboardami i to było w ogóle najcudowniejsze, co mogłem zrobić. Więc ja, tak, więc myślę, tak, no jeszcze byli Petro Boysi, ale to w wieku 13 lat. Więc myślę sobie, że jak słucham tych jego muzycznych, artystycznych opowieści, które robi, jaki ma potencjał, no to w wieku 18 lat ja byłem absolutnie nikim w porównaniu z tym. A nie masz takiej pokusy czasem, żeby coś narzucić, powiedzieć, że jak powinien, nie robisz tego. Wręcz omijam te drzwi, w ogóle nie wchodzę. On musi chcieć mi pokazać. No to podziwiam. Nie, wiesz co, to jest trochę tak, że ja wiem, jak to jest, kiedy ktoś jest... I to właśnie jest może wymiar największego, to co pytałaś a propos spełnienia. Ja się czuję spełniony i ja nie muszę mu dawać odznaków tego, że nie jestem spełniony. A myślę, że jest mnóstwo rodziców, muzyków, artystów, którzy gdzieś no, dobrnęli do jakiegoś szczebla, który dla nich jeszcze nie jest tym ostatnim. I za bardzo serio traktując to, chcą nagle w tych swoich pociechach wynaleźć siebie albo udokumentować to, że jeszcze możemy zrobić coś dalej, coś więcej, coś lepiej, tak, coś bardziej znaczącego. To jest siebie przez dziecko. To jest zawsze dla dziecka destrukcyjność. Dokładnie. Ja myślę, że on już tyle się nasłuchał tego, co ja gram, tego, czego on sobie weźmie za tej ściany, albo sobie nie weźmie za tej ściany, będzie tego potrzebował, albo nie będzie potrzebował, że gdybym ja teraz spróbował mu to nazwać jeszcze, nie daj Bóg, i stworzyć mu świat, który zacząłby się nazywać. Tego w ogóle młodzież też nie lubi, trzeba być bardzo ostrożnym. Oni lubią sobie trochę niedookreślać rzeczy. To jest na swój sposób, jeśli chodzi o tworzenie wyobraźni artystycznej, uważam, że to jest genialne. Więc taki tato, mama, ktokolwiek, kto będzie strofował, nie daj Bóg, nie, ono sobie wymyślić własną historię, być za nią odpowiedzialny. To jest jedyna definicja. Czyli jeśli stworzy sobie świat, w którym wydaje mu się, że będzie umiał żyć z tego duchowo, ale też będzie umiał żyć po prostu finansowo, utrzymać się, to jak gdyby będzie szczęśliwy. No to jest dzisiaj problematyczne z perspektywy mnie jako ojca. I o tym rozmawiamy chyba najwięcej, że czuję, że z jednej strony jest fascynujące to, co słyszę, z drugiej strony moje życie pokazuje i jest niezłym przykładem na to dla niego, bo to nie jest opowieść, a wiesz, słyszałem tam taki kolega mój, tylko dostaję to z pierwszej ręki. Mówię, wiesz co, no, wydaje mi się, że cały czas życie muzyka, kompozytora, aranżera
jest okropnie niebezpieczny w tym kraju. A dyrektora? Jak to było być dyrektorem? To jest najbardziej niebezpieczne. Jakim cudem ty się na to zdecydowałeś? Po prostu chciałeś pracować z młodymi ludźmi? A biurokracja? To ja w biurokracji nie działałem, wiesz. Znaczy, byłem odpowiedzialny za wiele rzeczy, ale starałem się otoczyć ludźmi, którzy mogli poświęcić czas na to, a ja miałem taką potrzebę. Zresztą chciałem to zobaczyć, bo zawsze marzyłem o tym, przyznam się do tego, żeby pracować w waszym studium tutaj, w Gdyni. Ale nigdy coś takiego nie padło, nigdy się nie zdarzyło. Pewnie dlatego chociażby, że ani ja nie zabiegałem o to, ani też nikt nie pomyślał, że mógłbym. Trzeba oznaczyć studium. Bardzo chciałem i bardzo byłem pod wrażeniem tych rzeczy, które robicie tutaj. Chociażby wtedy, kiedy widziałem studentów w ramach naszych prac już na scenie. Albo castingów, nawet były takie dni castingowe przecież dla studentów od któregoś momentu, że oni przychodzili i myśmy wybierali te osoby, których potrzebował Wojtek do spektaklu. Więc miałem takie wrażenie, że tu się dzieje tyle fajnych rzeczy, a Wrocław mający ogromny, wspaniały teatr muzyczny, inny teatr muzyczny zupełnie, gatunkowo, no nie ma takiego zaplecza. Ale nastały zmiany za twojej kadencji, o tym się mówiło. Mam nadzieję, że zostały zmiany, że się mówiło, to niekoniecznie. Wiecie, ale sam Cezary Studniak powiedział, że się tak ekstremalnie oddałeś tej pracy, że byłeś po prostu w 200% zaangażowany, że wymyślałeś nowe przedmioty, nagrywałeś właśnie to, o czym sam mówiłeś, płyty z tymi studentami. Że to jest niesamowite, to nie jest codzienność, żeby pan dyrektor się aż tak oddał czemuś, poświęcił i aż tak zaangażował. Taki był sens tej pracy. To znaczy wiedziałem, że przechodzę codziennie albo bardzo często na parkując samochód pod kapitolem i nawet nie wiedziałem, że tam jest studium muzykalowe. Był taki czas. Więc myślałem sobie, ej, to w ogóle nie, coś nie tak. I zdarzyło się, że zrezygnował dyrektor studium, a ja byłem po rozmowie z Konradem, że gdyby kiedyś taka była jego potrzeba, to ja mógłbym spróbować. Oczywiście nie wiedząc kompletnie, na czym to polega. Jak padła ta decyzja na tak, po jakimś takim miesięcznej próbie zorientowania się, o co w tej szkole chodzi. Oczywiście po miesiącu byłem jeszcze w gorszym położeniu niż wcześniej. No podjąłem się tego i w ogóle to było super doświadczenie. Byłem tam 11 semestrów, bardzo wymagających dla siebie samego. Myślę, że znowu coś przeoczyłem w życiu. Jak zwykle wtedy, kiedy się angażujemy w coś tak do końca. Ale myślę, że chyba większą wartością jest to, ile tam dałeś tym ludziom młodym. Nie, to warto ich o to. Natomiast ja mam takie poczucie, że dla mnie to było ważne. Ja zresztą wiele lat mam już ze sobą jako pedagog w uczelni, bo przecież 15 lat wcześniej uczyłem na akordeonie w Akademii Muzycznej. Mhm. Jak zrozumiałem, że to jest nikomu niepotrzebne, to zaniosłem podanie, że już dziękuję. Taki był mój dylemat. A dlaczego wróciłeś w końcu studium? Co cię dobiło ostatecznie? Studium mnie dobiło. Myślę sobie właśnie, że to jest tak, jak wszystko ładnie z boku wygląda. To znaczy, miałem takie poczucie, że jako szkoła, która jest trochę jednak szkołą, jak w pewnym sensie przy teatrze, że będę mógł w dosyć szybki sposób ukształtować relacje między szkołą a teatrem. Taki jednoznaczny, taki jak jest tutaj. To znaczy, że studenci chodzą, studenci grają w spektaklach, robią za drzewo, za rower, za nie wiem, za trzeci plan, czwarty plan, drugi plan. Czasami zdarzy się jakaś nieprawdopodobna postać, która nagle skakuje na pierwszoplanową rolę. Takie rzeczy też muszą się zdarzać, bo one... Maja Gadzińska. Na przykład. Bo one definiują nagle dla tych młodych ludzi, że to ma sens. I tak naprawdę można mieć genialnych pedagogów, genialnych twórców, współtwórców spektakli, pokazywać to wszystko, ale jeśli to jest cały czas kartka papieru, a nie daj Bóg jakiś film tylko, to te dzieciaki, jak ja je nazywam, one nie mają, nie widzą korelacji między drugim, nie łączą tego, to jest dla nich za daleko. To prawda, nie musi scena nas wciągnąć. Już pomijając to, że one zejdą na scenę, powąchają, zobaczą swojego profesora w akcji, zobaczą jakąś sytuację, która jest dla nich ważna, zobaczą kłótnię, sprzeczkę, na czym polega... Ale te emocje też, tak, zmiany energii, wiesz, między publicznością, w zespole jeszcze pracę, to są tak uzależniające. Spróbujmy sobie wyobrazić, że ciągle jeździmy na... komputerowo w samochodziku. Nie? Nigdy w życiu nie dostąpimy tego zaszczytu, że jednak okno, łokieć, jakaś aura, mogę się zatrzymać, że to nie jest ciągle ta sama historia, którą oglądam. Więc myślę, że to jest niezbędne. I to
To mnie ogromnie wciągnęło tam. Zresztą ilość płyt, ilość jakichś zadań, przedmiotów, które z nimi prowadziłem, dla mnie ważnych, dla mnie też rozwijających, które teraz przeniosłem część z nich na Akademię Teatralną w Wrocławiu. Natomiast oni w którymś momencie dokuczyli, no. I musiała nastąpić kara. Ale jak dokuczyli? Zdarzyło się tak rzeczywiście, że to, co zauważały pierwsze roczniki, które widziały zmianę, no bo nagle czegoś w szkole nie było, nie było pewnych zasad, nie było pewnych projektów, nie było tego na przykład, że nie wiem, że każdy dyplom miał swoje nagranie płytowe, choćby każdy, podkreślam. Oni to doceniali. Oni to doceniali, bo widzieli tą zmianę. Do tego przenieśliśmy się na drugą stronę, do Kapitolu, czyli kolejna zmiana, że jesteśmy w nowym budynku w końcu, w salach klimatyzowanych, gdzie ilość sanitariatów jest nieograniczona, czystych, wspaniałych, sprzątających. Wiecie co, to jest istotne, bo pozorom dla tych ludzi w tym wieku i w tym czasie, w którym żyjemy, to rzeczywiście to są rzeczy ważne. I tak naprawdę okazało się, że gdzieś to staje się pewnego rodzaju regułą i bardziej mnie to fascynuje niż ich. Jak odczytałem na jednym spotkaniu, że to jest dla mnie dużo bardziej ciekawsze niż dla nich, to zrozumiałem, że to jest mój koniec. Że jeśli ja mogę usiąść nad czym 300 godzin, a ktoś raptem 3 razy 10 osób, to jest to niewspółmierne i nieuczciwe. Rozumiem, że ty dajesz. I tym bardziej, że dla nich to było oczywiste, że pan dyrektor będzie dawał coraz więcej, bo to w stosunku do tych następnych lat wydawało się, że trzeba byłoby tak naprawdę, nie wiem, tę dobę wydłużyć o 48 godzin kolejnych jeszcze, żeby ona miała przynajmniej 72. Więc myślę, że takim finalnym projektem był cudowny, wspaniały projekt, zresztą z moim ukochanym przyjacielem Łukaszem Demrychem. Z ostatnim rokiem, takim, któremu towarzyszyłem, nagraliśmy płytę SOTE. Można gdzieś ją pooglądać w necie. To jest płyta DVD. Gramy 10 utworów na 10 pań i 4 ręce na jednym fortepianie. Pamiętam, opowiadałeś mi. I to było takie zjawisko, że zawiozłem swój fortepian do teatru. Jednak da się go spakować. Da się go spakować i wszedł do windy na 0,5 cm, więc nie musieliśmy go nosić na 4 piętro. Ogromne przeżycie. Myślę, taki projekt, do którego w ogóle gdzieś w przyszłości trzeba wrócić, do takiej konstelacji tego instrumentu. Łukasza, który jest dla mnie geniuszem. I takie nasze połączenie da jakąś perspektywę. I ten nagaz się znowu rozszerzył. Właśnie muszę cię koniecznie zapytać o różnicę w pracy z muzykami i z aktorami, bo wyniknęło coś takiego z rozmów. Rozmawiałam z wieloma artystami, i z muzykami, i z aktorami, i w większości aktorzy mówią, że dajesz wielką wolność, że dajesz ten spokój, że jesteś niezwykle pomocny. Potem ci tu wszystkie te cytaty dam do domu, wiesz, poczytaj, co ludzie o tobie mówią. No, że jesteś generalnie jakimś cudem. No. Ludzie kochają z tobą pracować. Natomiast muzycy wypowiadają się o tobie wybitnie, w superlatywach, jeśli chodzi o twoje osiągnięcia muzyczne, o to, w jaki sposób piszesz, jakim jesteś muzykiem, jaki jesteś genialny. Natomiast często mówią, że potrafisz być kategoryczny właśnie bardzo, despotyczny. Z jednej strony mówią tak, gdy z nim gra, mam uczucie, jakbyśmy czytali razem jedną książkę, ale chciałby, aby muzycy grający z nim mieli to samo czucie, co on, aby byli prawie jego palcami, a jest to przecież niemożliwe. Wtedy potrafi być bezwzględny, wtedy dochodziło między nami do spięć. Uwielbiam być kategoryczny. Ja bym ciebie o to naprawdę nie podejrzewała. Uwielbiam być kategoryczny, bo na czym polega różnica? Bo takie było pytanie. Bezkompromisowy potrafisz być. Tak. Ostry. Czasami nawet byliśmy w stanie się tak pokłócić, bo na przykład, i to były niebezpieczne momenty. Aha. Pamiętam taki moment na gali Przeglądu piosenki aktorskiej, gdzie naprawdę nawrzeszczałem na wszystkich muzyków po pierwszym spektaklu, a mieliśmy jeszcze 3. I szczerze mówiąc, nie wiedziałem, czy oni przyjdą. Tak. I to, była chyba taka kulminanta moich zachowań bardzo negatywnych. Myślę, że takie też mam w sobie, muszę mieć. Szczególnie kiedy chyba trudno jest zrozumieć pewien całokształt tego, kim jest człowiek, który do nich przychodzi. Czyli człowiek, który na przykład siedział nad tym materiałem rok. Jak sobie to uzmysłowimy, że oni bardzo często, trochę różnicując
Dlaczego aktorzy tak, a dlaczego muzycy tak? Mhm. Muzycy są bardzo często wykształconymi muzykami, takimi od początku do końca, czyli można od nich oczekiwać naprawdę działań, w których na przykład coś jest zapisane. Mhm. Zapisana jest interpretacja, artykulacja, agogika, dynamika, wszystko. Czyli cały stek rzeczy potrzebnych, niepotrzebnych, ale jeśli nie jest zapisane, to możemy sobie to wytłumaczyć. I w pewnym sensie mam wrażenie, że u nich można więcej detali uzyskać, tym bardziej, że jeśli mamy poczucie, że gramy z ludźmi, którzy nie stronią od tego, że te detale po prostu w sobie posiadają. Ale tego czucia, czasami to czucie jest inne, albo czasami do takiego samego efektu można dojść różnymi drogami. Ale czasami nie ma czasu. Aha. Problem polega na tym, że my ciągle żyjemy, ciągle piszemy musical w 2 miesiące, kolejne pół miesiąca mamy napisanie nut, już wszyscy czekają i tylko spróbuj się spóźnić. To zasadniczo czytasz umowę, która opiewa na trzykrotność twojej stawki za napisanie i myślisz sobie, chciałbym zdążyć. Więc ja im szczerze mówiąc zazdroszczę i tak jak siedzę w Chłopach, grając sobie na akordeoniku na dole, jestem najbardziej szczęśliwym człowiekiem, mam wrażenie, w tym teatrze, bo ta odpowiedzialność jest jedna setna, biorąc pod uwagę całą rzeszę aktorów, tancerzy na górze, muzyków kilkudziesięciu na dole. I to jest super, ale kiedy stajesz po tej stronie, kiedy chciałbyś wyegzekwować to, co czujesz, zawsze to będzie problematyczne. Natomiast myślę, że też jest tak, że współpracując z ludźmi, to jest tak odnosząc się właśnie do reżyserów czy do Wojtka, po pewnym czasie trochę działasz jak jedno ciało. Łukasz na przykład jest moim, Łukasz Damych jest na przykład moim studentem. I to jest tak, że jak myśmy usiedli do grania na fortepianie, to jest to trochę tak, że my wiemy, co chcemy zagrać razem. I to pewnie się wiąże z tym, że spędziliśmy jakiś czas ze sobą, takie, że nie krzyczeliśmy, rozmawialiśmy o muzyce, definiowaliśmy konieczność pracy na przykład, bo to jest też to chyba dosyć istotna cecha nas współcześnie, że nie lubimy pracować. Nie lubimy poświęcać czasu takiego wolnego na to, żeby trochę samemu się dokształcać. Wydaje nam się, że poznaliśmy już jakiś gatunek, a jakbym zahaczył na przykład o takich Chłopów, jestem taki jeden utwór, który napisany jest na 6/8, ale gra się duolami. W szkole to było, w każdej muzycznej. Można by powiedzieć, dlaczego ktoś tego nie umie, czyli powiedzmy, no, nie mam tego warsztatu, ale dlaczego go nie masz? Zobacz, mogę ci pokazać, jak to prosto policzyć. Pytanie... Dlaczego wobec nas, aktorów, nie jesteś aż tak wymagający? Ja sobie nie wyobrażam, nie widziałam nigdy w życiu, żebyś na kogokolwiek z nas, wiesz, krzyknął, wymagał czegoś, co jest niemożliwe dla kogoś do zrealizowania. A czy w schemacie jesteście bezpośrednio? Na nas. Aktor jest bezpośrednio pod jurysdykcją kierownika muzycznego? No tak, jeżeli śpiewam jego piosenkę, to tak. Myślę, że to polega na czymś innym, że zobaczcie, jaka jest różnica w takiej odpowiedzialności muzyka tutti w orkiestronie. Mam 10 muzyków na przykład w lalce. Współpracujemy ze sobą, tam każdy jest na równi. Wiadomo, że musi być jakiś bandleader, który to czasami wstrząśnie, czasami powie, wystarczy, żeby nie rozmawiać, wtedy, kiedy dzieje się scena aktorska. Dla mnie to jest coś niedopuszczalnego. Dla niektórych jest to oczywiste, że można, bo w tym momencie nie pracuję. Myślę sobie, że różnica polega też na tym, że każdy aktor, który jest solistą, będzie chciał, żeby to była piosenka najwspanialsza na świecie. On sam będzie do tego dążył, żeby zdarzyło się to coś, ten cud w nim. Ile takich cudów się zdarza, nawet bez współpracy z wami, bez pracy, bo każdy ma poczucie, że ta jego mała, drobna część powinna być, sama dla niego jest najistotniejsza. Muzycy mają dużo trudniej. Po pierwsze są niedocenieni, co nie jest bez znaczenia. Kanał czyni absolutną wyrwę w ich takiej wrażliwości. Ja jestem przeciwny temu, żeby ludzie grali w kanale. Kanał, wytłumaczmy może wszystko. Czyli orkiestrą, przepraszam. Orkiestrą, który powoduje, że ci ludzie są ważni, przestają być ważni, tworzą warstwę, która jest szalenie istotna, ale nie mając żadnego odniesienia do warstwy na górze, której nie widzą, czyli scen aktorskich. Ale z drugiej strony, jak wychodzą zawsze muzycy, orkiestra, ukłonić się, to po prostu publiczność szaleje podwójnie, bo chce ich docenić właśnie, chce im pokazać, że tak, wiemy, że tam jesteście schowani w tym kanale nieszczęsnym, ale to nie wiem, czy pamiętasz, jest propagowane od momentu, kiedy był Franciszek tutaj, że muzycy wychodzą. Franciszku, tak.
Wcześniej muzycy nie wychodzili na scenę, czyli pierwszy spektakl w tym teatrze przynajmniej, w którym muzycy wyszli na scenę, to był Franciszek. To było, jest bardzo dobre, bardzo i to było uhonorowanie ich jak gdyby pracy, ale to nie zmienia faktu, że codziennie oni spędzają tam ilość roboczo godzin. Czasami to, co mówisz, krzyknąć, bycie konkretnym, kategorycznym, to jest wyciągnięcie z tych matni, nie chce mi się. Wczoraj grałam tak samo i nikt mi nie zwracał uwagi. Dlaczego mam się nagle... Oczywiście to nie jest takie trudne, można to zrobić na 20 różnych sposobów. Pytanie tylko, czy masz czas. Mhm. Jak pomyślicie sobie, jak zerkniemy na ilość prób, choćby muzycznych, przed premierą, takich, że reżyser daje próbę dla naprawdę dyrygenta, orkiestry i aktorów, to może to się zdarzy, że może wyłuskamy jedno lub dwie. No tak, jest znikoma, to prawda. Więc te wszystkie rzeczy, te wszystkie wyobrażenia o muzyce, te wszystkie takie dookreślenia muszą się zdarzyć wcześniej. Niekiedy mam świadomość i może ten obraz takiej chęci wyegzekwowania też od nich czegoś jest, ponieważ mam świadomość, pracując z nimi dłużej i więcej, że oni to absolutnie potrafią. I nie mogę się zgodzić na to, że oni proponują coś, co jest gorsze, mimo tego, że mam świadomość ich umiejętności. Jeden z twoich przyjaciół muzyków też powiedział, że ty nienawidzisz, jeżeli ktoś zaniża poziom, a wiesz, że może osiągnąć więcej. Zapraszając się do projektów, przeważnie zapraszamy ludzi, których chcemy. Teatr jest oczywiście trochę specyficznym medium, bo czasami zostajemy ludzi, którzy są średni, różni, bardzo dobrze, niekiedy słabi. W każdym zespole też. Oczywiście. To nie zmienia faktu, że zawsze możemy unieść się ponad ziemię, zderzyć się z czymś nowym i od razu tego nie negować. To też jest bardzo trudne. Pamiętajmy, że wszystkie rzeczy, które przynoszę do muzyków, są dla nich nowe, pierwsze, mało znaczące, mało odczuwalne. Ile trzeba niekiedy sprostowań, ile trzeba opowieści, dlaczego coś powstało, dlaczego tutaj ta fraza jest dla mnie ważna. Dlaczego czuję, że jeśli na przykład, nie wiem, Krzysiu śpiewa w Wiedźminie swoją piosenkę, swoją pieśń i na przykład jest tam taki temat, który można przenieść na wiolonczelach i waltówkach, dzieląc go na 4 frazy, a można zaśpiewać na jednym oddechu. Ktoś powie, nie jest to dla mnie ważne. Dla mnie jest. Nagle się okazuje, że to, w jaki sposób śpiewa Krzysztof do tej jednej ogólnej frazy, która zamyka całe koło jego opowieści, jest dla mnie znaczące. Czasami łatwo jest przekonać kogoś, niekiedy zdarza się, że mówię, chyba tempo pracy powoduje, że nie możemy na przykład się spóźnić, nie możemy nie być, nie możemy nie reagować na uwagę, która była wczoraj. Myślę sobie, że wtedy dzieją się rzeczy, które się dzieją na każdych koncertach takich szybkich, na każdych szybkich premierach, na każdych festiwalach, gdzie ten czas ograniczony powoduje, że trochę ja liczę też na ich umiejętności, bo dlatego się spotykamy. No i zaangażowanie. Tak, i dlatego się spotykamy. Ja wiem, że trzeba pamiętać, że mnie też ktoś obserwuje. Ktoś jest nade mną wyżej. Niech to będzie reżyser, niech to będzie dyrektor, niech to będzie... Publiczność, tak. Niech to będzie sytuacja, w której ponad tym wszystkim jeszcze ktoś może powiedzieć, no nie podoba mi się, co pan zrobił. Ja mówię, ale to jest dobre, tylko oni są niezaangażowani. No, Nie ma takich tłumaczeń. Nie ma takich tłumaczeń. Ja muszę zrobić osobistą wycieczkę i ci powiedzieć, że naprawdę jestem ci ogromnie, kiedyś to już mówiłam, że jestem ci ogromnie wdzięczna za te utwory, które miałam zaszczyt śpiewać, między innymi Podziękowanie w lalce, czy właśnie Jazz Baba Riba w Złym, bo dałeś taką z jednej strony bazę mocną, a z drugiej strony wolność w byciu sobą i w interpretacji i nawet w jakichś zmianach melodii. Mnie to uskrzydlało totalnie i nikt nigdy wcześniej na coś takiego mi nie pozwolił. I wydaje mi się, że ogromny przez to zrobiłam krok do przodu, nie tylko muzyczny, ale też nawet aktorski. I widzisz, cudownie jest teraz, jak się cofnąć do tego, o czym rozmawialiśmy sekundę temu, że ta iluzja moja pisania tematu do tekstu jest pewnego rodzaju takim, oczywiście znałem już was, już kolejny spektakl pomagał mi zrozumieć, że a wyobrażasz sobie, że jak ktoś ma zaśpiewać Baba Ribę, to możesz być tylko ty na przykład. A jak ktoś ma zaśpiewać na przykład Olimpię Szuwar, no to nie wyobrażam sobie, żeby tego nie zrobiła Karolina Trębacz. I są takie historie, w których ta dowolność, szczególnie wtedy, kiedy ja sobie tylko coś wyobrażam. Natomiast muzyk ma konkretną nutę i działa wobec konkretnych nut innych muzyków.
I teraz jedna niedokładność generuje na przykład w Mistrzu i Małgorzacie. Jest tak, że no, po prostu tam jest 3 godziny 15 muzyki napisane ze spektaklu. Na instrumenty dęte przede wszystkim. Oni na... Mistrzu Wrocławskim. Wrocławskim, tak. Tak, tak. Mistrzu we Wrocławiu, teatr muzyczny Kapitol. I myślę sobie, że to jest trochę tak, że jeden instrument, uwierzcie mi, gra, tam jest chyba dętych 12 osób. Mówię o dętych blaszanych. No to potęga. Uwierzcie mi, że jedna osoba, która jest dzisiaj nie w formie, decyduje o całej zabawie. I co gorsza, od razu wiadomo, która. Więc teraz pytanie, czy my zwracamy na to uwagę, czy idziemy w taką zapadłość, że a to jest tylko spektakl. No i tu mamy odpowiedź na pytanie, czy trzeba wyłowić takiego człowieka i powiedzieć mu, słuchaj, nie możesz tak być nieprzygotowany do pracy, bo niszczysz pracę innych. Jeśli tu się objawia kategoryczność, to ja to uwielbiam. Kategoryczność, ale też charakterystyczne dla ciebie takie złośliwe poczucie humoru. Też często ludzie podkreślają. Tak. Czy to przychodzi spontanicznie? Mamy jakieś przykłady? Nie mam. Do tej pory to się nie zdarzyło. Czuję się w ogóle zaszczycony, że takie sytuacje są. I to nie jedna osoba o tym powiedziała. Właściwie każda osoba o tym mówiła, że masz tak poczucie humoru specyficzne, potrafisz być taki złośliwy, ale w taki sposób, że właściwie no nie da się na ciebie obrazić. Ojej, to ja koniecznie musiałbym po prostu mieć jakiś powód do wytłumaczenia. Trochę nie mam. Znaczy faktem, że jestem smutnym kompozytorem, mam poczucie, że zupełnie tak nie jest. Natomiast żart jak żart. No, czasami może jest taki, który ma dać do myślenia. Bo na przykład czasami nas nie stać na taką uwagę, mówię sam o sobie. Bo z jednej strony to jest ciekawe. Chyba też chciałbym to powiedzieć. Z jednej strony wydaje mi się, że ostatnią rzeczą, którą jest w pracy, chciałbym kogoś uszkodzić. Mm-hmm. Naprawdę. A z drugiej strony, jak opowiadacie o tej kategoryczności i pamiętam siebie w różnego rodzaju takich zderzeniach, gdzie nie mogąc coś wyegzekwować, czułem się sfrustrowany tym, nie? Ale znowu, jak pomyślę sobie, kurczę, siedzę nad Wiedźminem 14 miesięcy, a ktoś nie mógł zrobić czegoś, na co miał tydzień i mógł to wykonać, to wtedy martwi mnie ta jego postawa. Na ile można... Martwi to chyba delikatnie powiedziane. Ale Kasia, wyczułaś. 3 dni temu rozmawialiśmy i powiedziałaś to, że być może nie chce mówić wprost, więc używa złośliwego żartu. I chyba to jest moja metoda. I ten żart właśnie działa, chciałam ci powiedzieć. No to się cieszę. Człowiek tak trochę, że trochę się tak robi, już kocia morda, że on kurczę, ale mi dosrał. Z drugiej strony, no właściwie zrobił to dowcipnie, więc haha, fajnie. I ta uwaga dociera na bank. Ale też nie powoduje, że człowiek się jakoś zamyka w sobie. Myślę, że łatwiej jest o taką kategoryczność i frustrację do zespołu jednak. Mm-hmm. Na przykład, że ktoś nie wykona, tym bardziej, że mogę wam od razu przytoczyć wiele przykładów takich scen w orkiestronie, gdzie każdy szanujący się dyrygent automatycznie wyprosiłby połowy zespołu. Mieliśmy na przykład taką sytuację w Mistrzu i Małgorzacie we Wrocławiu, gdzie no, bardzo istotną partię gra pierwsza trąbka. Ludzi w Polsce, którzy są w stanie wykonać tę partię, jest może z 3. Marek Kubiszyn, wybitny tenorz polski. Mamy zaszczyt z nim pracować, jeśli jest, no, ale czasami się zdarza, że Marek po prostu z racji innych obowiązków nie może. No i okazało się nieszczęśliwie, że poproszono jakiegoś innego trębacza o zagranie partii, którą wiadomo, że raczej no, nie ma na to szans. Więc okazało się, że on przyjechał na tę próbę z Poznania. Wydawało mu się, że jest przygotowany, że potrafi. No i zorientował się w trakcie spektaklu jednak, że jest tym najsłabszym ogniwem. W trakcie próby na szczęście. I wszyscy to wiedzieli. Wszyscy to wiedzieli, on wiedział to pierwsze. No i normalnie jest tak, że ja tam przychodzę jako obcy człowiek. Znaczy ja tam nie pracuję, współpracuję z tym teatrem tak samo jak tutaj. I normalnie dyrygent po prostu powiedział po pierwszej piosence, panu bardzo dziękuję. Dziękuję, że pan przyjechał, ale nie jesteśmy zaszczyceni. Nie. Zagrałem cały pierwszy akt, wyrzuciłem orkiestrę, odwrotna sytuacja. Porozmawiałem z nim, że nie mogę go dopuścić do spektaklu i być może spektakl z tego powodu się nie będzie. Przepraszam go, że tak późno dostał nuty.
Czyli nie zdarzyło się to, co normalnie się powinno zdarzyć, choćby po to, żeby taka sytuacja drugi raz już nie miała miejsca. I rzeczywiście później ta sytuacja miała drugi raz miejsce w innej sytuacji. Wtedy już trzeba było zrozumieć, że nie mogę postąpić tak jak za pierwszym razem, tylko muszę postąpić tak, jak postąpiłby każdy dyrygent, bo ta nauka nam nic nie da. Więc są takie sytuacje, w których ja się czuję szalenie niekomfortowo, jeśli coś takiego muszę zrobić i być może formą odreagowania jest typu uszczypnę cię delikatnie, a wiem, że absolutnie pomożesz mi, rozwiążesz tę krzyżówkę, którą właśnie w tym żarcie sobie zadaliśmy wspólnie. Natomiast indywidualnie chyba to jest trudne. Zresztą w ogóle uzurpować sobie prawo do tego, żeby powiedzieć, że czegoś nie potrafisz, jest to trudne, zawsze. Jest chyba niepotrzebne w ogóle. Natomiast ciekawe jest to chyba i ważne, że po tylu latach raczej zdarzają się te rzeczy bardzo tak epizodycznie. No, nie mamy do czynienia z sytuacją, w której codziennie musimy się o coś martwić. Pokorzyć, wyrzucić, albo... Nie, to... Zresztą sam byłem świadkiem takich sytuacji, obserwując pracę innych dyrygentów i byłem zawstydzony takimi zdarzeniami, ale zrozumiałem po pewnym czasie, że o dziwo, że tak się buduje prestiż. I uwierzcie mi, że to jest rzecz, która w ogóle nie idzie w parze ze mną, ale zauważyłem, że chyba z 2-3 razy takie zachowania, które są książkowe, wprowadziłem w pracy i one dały absolutnie genialny efekt. Czyli okazało się, że ta przyjacielskość, ta znajomość, to bycie choćby na ty w relacjach artystycznych nie do końca jest właściwym. Czasami przeszkadza, jak muszę być liderem. Tak. I właśnie mówię, chyba z 3 razy postanowiłem spróbować takiego sznytu, powiedzmy, zawodowego, wiele razy rozmawiałem o tym nawet z Krzysimirem Dęckim. Mówię, wiesz, są pewne zasady, których nie możesz łamać, nie? Bo tak naprawdę dojdziesz do ściany, w której właśnie jesteś kolegą bardziej niż realizatorem, niż dyrygentem, niż kimś odpowiedzialnym za coś i kimś, kto może wyegzekwować coś. Rzeczywiście to przyniosło efekt w postaci pracy, natomiast efekt ludzki zerowy. Może stąd ten smutek, o którym się mówi, że ta aura taka otacza pewnej niedostępności. O tajemnicy. Tak, ja jestem zdziwiona dzisiaj, bo tak dzisiaj mi się nie wydaje. On się bardzo właśnie zastanawiałyśmy się. Po prostu nie mamy czasu na rozmowy. Ale mnóstwo właśnie. Już z Piotrusiem zapraszaliście mnie tyle razy i nigdy się nie udało. Aj, to jest świetne. Jako jeden z nielicznych muzyków nie pije. To prawda. I jak to jest przeżywać te wszystkie bankiety? Nie mam z tym problemów żadnych. Uważam, że w ogóle picie jest przereklamowane. Absolutnie. Tak. Nie zwierzolubne wegetariani. No tak jakoś, ale to wege to się zdarzyło trochę przez Magdę. Ona po prostu przestała gotować i pokazała, że... Ale nie w ogóle, tylko mięso. Nie, przestała gotować mięso. Magda świetnie gotuje. Absolutnie świetnie gotuje i pokazała, że w tym obszarze można zjeść tyle genialnych rzeczy, które smakują jak mięso, a nie są mięsem. Zaskakując nawet naszego takiego wspólnego przyjaciela Bartka, kiedy przyszedł i dostał w pakiecie pasztet, który oczywiście był chyba z marchwi, ale smakował jak zajęczy normalnie, więc Bartek nie mógł uwierzyć, że to nie jest, a też jest wege, więc była dosyć spora dyskusja na ten temat, jak to powstaje, bo nie był przekonany, że nie trafił na coś jednak, co, jak to Bartek mówi, miało kiedyś oczy. I teraz sam sobie też wszystko wege przygotowujesz? No to, co potrafię, nie ma jakiegoś tam menu zbyt dużego. Nie ma szału? Dzieci mówią, że nie ma. Wierzymy im w takim razie. Nie, słuchajcie, jest kilka potraw takich, które są standardowe i za którymi przepadają, ale nie ma ich wiele. No. Jest szuka, jest jakiś... To przyjdzie z czasem. Jest jakiś dobry spaghetti, jest coś tam, jakaś zupa z czasami z kremem, jakiś krem pomidorowy. No raczej wszystko wokół pomidorów. No. Okay. Puszka szybko coś do zrobienia. Ja też dużo z pomidorów robię. Sobie. Ale jest też pizza ostatnio, także oczywiście ciasto gotowe. Teraz są zupełnie inne możliwości też. Dla wegetarian. Już myślałam, że tak kręcisz ciastko. Nie, to nie. Żałuję, że nie umiem, ale może chwilę jeszcze. Jak będę jeszcze dłużej sam, to może tak. Muszę ci zadać teraz takie jeszcze jedno pytanie. Spróbujmy. Dzwonię do jednego z twoich przyjaciół. I mówi, pierwsze, że mnie nie zna. Pierwsze co słyszę w słuchawce. No co ja mogę powiedzieć o Dzióbku oprócz tego, że jest za bardzo kochliwy. O co mu chodziło dokładnie?
Myślę, że musisz rozwinąć to z tym kolegą. Słuchaj, no ale może, czy mu chodziło o kobiety konkretnie? Czy mu chodziło o to, że się kochujesz w muzyce, którą tworzysz, w ludziach, z którymi pracujesz? Mhm. Czy ty się po prostu zakochujesz, czy ty jesteś jednak kochliwy kobieciarz? Wiesz, kochliwa kobieciarz, to myślę, że to są zupełnie dwa różne, dwa różne słowa. Ja myślę, że to jest tak. Na pewno jest tak, że są pewne niedostępności, takie, które uważamy w życiu, że których nie wolno. Po prostu. Natomiast myślę, że wielu twórców, nie będę nazwisk wymieniał, jest tak, że czasami spotykamy kogoś na scenie, kto nas oczaruje sobą w taki sposób, że tracimy głowę. Pytanie, do jakiego momentu tracimy głowę? Na przykład ja straciłem kiedyś głowę na chwilę dla dziewczyny, która zdawała do studium. Jak to nie jest ważne, kto to był. Straciłem głowę tylko w momencie, kiedy weszło na scenę, zaczęło śpiewać. To było niezwykłe. I to są takie momenty, w które jako już powiedzmy dorosły człowiek masz takie poczucie, to jest niesamowite. To jest książkowe, jak to działa. Że po prostu dziewczyna była naprawdę, jeśli mogę tak to określić, wybaczcie mi, niespecjalnej urody. Przepięknie się przedstawiła i włączyła jakiś playback z jakiegoś musicalu amerykańskiego. I wszyscy mieliśmy, w ogóle inne okulary się od razu w ogóle otworzyły, inne spojrzenie, inna wrażliwość. Od razu dotyka nas wszystko, czym ona emanuje. Więc myślę, że są takie zderzenia nas wszystkich, że nagle odkrywamy w kimś jakieś piękno. Pytanie, czy musimy od razu dotykać tego piękna. Myślę, że to jest niekiedy trudne. Pytanie, jakie mamy zasady. Ale trudno jest dotknąć tego piękna, czy trudno się powstrzymać przed dotykiem? Nie, raczej trudno sobie pozwolić na to, żeby dotknąć, no bo tak naprawdę przeważnie w tych czasach, w których jesteśmy, wszyscy jesteśmy w jakichś związkach, to jest trudne, bo tych ludzi poznajemy mnóstwo przecież. No tak, to chyba prawda, że będąc takimi ludźmi bardzo uczuciowymi, mamy emocje na wierzchu, jakąś pewną taką wrażliwość. Tak, fascynujemy się faktycznie partnerami na scenie, fascynujemy się współpracownikami, zakochujemy w nich. To może być przysłowiowy pan Henio na portierni, który był wspaniałym człowiekiem. Można się nim gdzieś, oczywiście brzmi to jak żart, ale można takiego człowieka równie tak samo zauważyć i przewozić mu później grzybki marynowane przed świętami. Naprawdę tak było. Przywoziłeś tak. Paniu Heniowi. Oczywiście, bo nagle czujesz jakiś rodzaj więzi. Cudownie, że to jest mężczyzna, bo wiadomo, że to nie przekracza pewnej prawdopodobnej potrzeby. Bo też trzeba sobie powiedzieć, że to fajnie, że zapytałaś o to, że też jest dużo opowieści, które lubimy snuć. Opowieści takich teatralnych, kto to tam z kim, jak, nie, w ogóle. Nie, ja myślę, że to jest naprawdę trudne, bo z jednej strony mogę przytoczyć chociażby czas ze studium mojego, pracy jako dyrektora. I pamiętam, jak właśnie ten rodzaj zaangażowania, że tam nie było godzin wyliczonych w czasie, że na przykład mieliśmy taką studentkę, która wspaniałą studentkę na pierwszym roku, która no gdzieś w jakichś relacjach rodzinnych jej się coś potwornie psuło z rodzicami, plus chłopak, plus coś, była na skraju takiego wycieńczenia psychicznego. Zauważyliśmy to wszyscy na egzaminie, ale nie wiedzieliśmy, jak temu pomóc, bo nie mamy takiej osoby w szkole, która mogłaby gdzieś ją czasami powyciągać z tego, nie mamy takiego, nawet takich konsultacji. I ja wpadłem na taki pomysł, że wymyślę jej to, że będę z nią się spotykał dwa razy w tygodniu. I będziemy, ona miała jakąś tam kiedyś próbę, jakieś podejście pierwsze do grania na fortepianie. Że ja, spotykając się z nią dwa razy po 45 minut, w konkretnych godzinach umówionych, będę mógł czasami zaglądnąć jej w oczy, zobaczyć, czy jest lepiej, czy gorzej. W moim odczuciu, jako opiekuna, jako dyrektora, nauczyciela, pedagoga, rzecz szczytna, fajna, ciekawa. Tym bardziej, że nie mamy tam takich ilości studentów, żeby nie można było zauważyć każdego z imienia nazwiska. To taka troska, odpowiedzialność. Po prostu troska, odpowiedzialność i chęć zerknięcia w człowiek-człowiek. Niestety, kobieta-mężczyzna. I w tej sytuacji, po miesiącu czy po dwóch, nagle zaczęło to przeszkadzać pozostałym studentkom, że pan dyrektor spotyka się z jakąś studentką więcej razy i dlaczego?
Tak, tutaj wchodzi zazdrość jeszcze. I to są na przykład takie historie, które oczywiście na korytarzu już było słychać wszystko, co możemy się domyślić, więc tak naprawdę w jakimś sensie nie jesteśmy w stanie tego ani zdementować. Ani zapanować nad tym. Ani zapanować nad tym. To się dzieje poza nami. Przecież nikt nie zna tego, o czym rozmawialiśmy na tych obradach komisji egzaminacyjnej, którym zobaczyliśmy dziewczynę, która po pierwszym semestrze była świetna, a w drugim po prostu nie ma śladu jej. Ale śladu, nie ma człowieka, śladu chęci do życia, już nawet nie mówimy o sztuce. Więc gdyby te dzieciaki pozostałe to usłyszały, może by znalazły kontekst i odcięłyby ten kupon, który przychodzi łatwo. I pamiętam nawet... Często jest tak, że gdybyśmy nie myśleli tylko o sobie, to może byśmy zauważyli coś. No, ale pamiętam, że nawet to na tyle mnie gdzieś ubodło, że nawet miałem spotkanie ze wszystkimi studentami i powiedziałem, słuchajcie, żeby nie było, że ja się uważam za przystępnego mężczyznę, ale rozumiem, że dyrektorem powinien być brudas, śmierdziuch, gruby, spocony i wtedy raczej pewne sytuacje by przeszły na taką kanwę, że chyba się to nie wydarzy. Niekoniecznie. Ale miałem taką potrzebę porozmawiania z nimi o tym, że są różne powody, do których patrzymy na nich bardzo indywidualnie, co powinno ich raczej ucieszyć. Natomiast gdzieś rzeczywiście, ponieważ akurat nasze studium było studium zdecydowanej większości kobiece i ten parytet nie był zachowany w przypadku mężczyzn, bo tam czasami na roku była jedna osoba w spodniach, jak to mówi pan Krzysztof Liszczyński, więc to było trudne, bo to też na korytarzach... Ale myślę, że kobiety jakoś bardziej są takie, nie wiem jak to nazwać, nakręcają się przeciwko sobie, czy są zawisne, bo ja akurat w tym zawodzie zauważyłam, że to możemy sobie porówno. Nie oceniam tego, natomiast muszę tylko powiedzieć, że to działa czasami, zaczęliśmy od tego bycia kochliwym i tak dalej. Ja myślę sobie, że historie są niekiedy tak opowiedziane, że trochę nie mamy wyjścia w nie nie wierzyć. Natomiast jest mnóstwo takich, można by stworzyć niezłą dokumentację, która temu przeczy, tylko tego już nikt nie chce słuchać. Zresztą też pytanie, czy chcemy się tym dzielić, czy chcemy to opowiadać. Natomiast są takie miejsca, jak chociażby uczelnia, szkoła, gdzie taki porządek bycia potwornie przeszkadza. Bo ja wyjadę z każdego miejsca, czy to będzie tu, czy to będzie, nie wiem, Warszawa i to sobie tam zostaje. Natomiast jeśli pracujesz codziennie w szkole, w której nagle słyszysz różnego rodzaju plotki, a ja zawsze się śmiałem, że po prostu wchodząc na portierni w Kapitolu, po prostu biorąc klucze, zawsze zostawiam po prostu genitalia tam na dole. I naprawdę to jest niezwykłe, że można to zrobić. A znam opowieści straszne z uczelni wielu, gdzie w dzisiejszych czasach w ogóle to jest bardzo trudne, już tak trochę wchodząc na kanwę studiów, bo studentka, której nie zaliczy się przedmiotu, naprawdę jest w stanie zrobić dużo w znaczeniu takim, żeby ci uprzykrzyć życie. Więc tak, no, jest dużo momentów, w których się dzieją rzeczy straszne i dlatego na przykład po pracy w studium obowiązkowo na każdych zajęciach są dwie osoby u mnie. Żeby druga strona tak jak o dzieciach rozmawialiśmy, że też nie można już powiedzieć tego, co się powiedziało 30 lat temu, bo młodzież ma inne środki reagowania. Myślę, że z drugiej strony mamy technologicznie taką możliwość i to jest, uważam, coś, z czego powinniśmy skorzystać, że każda sala powinna być wyposażona w kamerę rejestrującą. No, to jest tak bezpieczne medium. Nie musimy nigdy do tego wracać, nie musimy tego oglądać codziennie. Natomiast jeśli się zdarzyła sytuacja 26 listopada takiego roku, cofamy taśmę, wchodzimy, widzimy. Ja miałem sytuację mojego dziecka w szkole, obrażenia go, mówię o Franku. I szkoła nie była w żaden sposób w stanie udokumentować, jak było. Czyli dosyć trudny. Akurat no, tu chodziło o to, że tam nauczyciel po prostu go zwyzywał. Natomiast tak jak wyzywał inne dzieci. Natomiast myślę sobie, że w dużej mierze odnosząc się do tego, po prostu dokumentu nie ma. Aprobującego jedną lub drugą wersję wydarzeń. Nie ma dowodów. Tak. Ale dobrze w sumie, że takie czasy nastały, gdzie to się wszystko weryfikuje, gdzie właśnie coraz bardziej nauczyciele, czy ludzie, czy zwierzchnicy, ktoś, kto ma nad kimś władzę, muszą jednak panować nad swoimi różnymi instynktami. Ja muszę to... was chyba sprowadzić z tych instynktów. Z tych dywagacji. Tak, na naszych widzów myślę. Tak? Na naszych widzów, na ich pytania. To jest bardzo ładne. Niewiarygodnie konkretne. To jest bardzo ładne w ogóle. To
jest bardzo ładne. To jest bardzo ładne. Właśnie ci opowiem. Właśnie może ci opowiemy. Paweł zrobił te rzeczy. Paweł Czajka zrobił ten stół. I tą żywicę. Paweł, jestem pod ogromnym wrażeniem, bo obserwuję, co robi. Co robi Paweł. Jak w praktyce wygląda proces przygotowania pierwszej wersji materiału muzycznego do musicalu? Czy pyta się pan o opinię osób ze swojego otoczenia? Czy dana piosenka chwyta, jeśli ma pan wątpliwości? To wszyscy już wiedzą, jak to jest. Czyli tak, że wsadzam to do lodówki, tak zwanej, na 3 dni. Czyli kończę jakąś rzecz, jakiś wstępny szkic tego i po tych 3 dniach, jeśli odsłuchuję tego materiału i wydaje mi się taki, że może coś z niego być, to go zostawiam i broczę krwią dalej. Aha, czyli to jest w zasadzie odpowiedź na kolejne pytanie. Jak dużo zmian wprowadza się do pierwszej wersji tego materiału podczas pracy z aktorami? Raczej wyrzucam. Jeśli a do pracy z aktorami już, jak jestem, tak? Nie, no to właściwie zależy trochę od aktora. Niekiedy potrzebna jest zmiana tonacji, jeśli kogoś nie znałem wcześniej, bo taka sytuacja może mieć miejsce. Natomiast to jest to, o czym wspomnieliśmy, a propos tego, jeśli ktoś ma coś do zaproponowania, fajnego, ciekawego, intrygującego, i tu mogę wymieniać w tym teatrze tych postaci bardzo dużo, które wniosły w piosenki, myślę o wiele więcej niż ja, pisząc melodię w tych piosenkach. Więc jeżeli tylko czujesz, że ktoś rozumie to, o czym ja zacząłem, no to pozwalasz. Idziesz za. Tak, pozwalasz, bo przecież nie zatrzymasz Karoliny Trębacz. Więc zmiany nie są wyliczalne. Nie. Bo to zależy od życia. To zależy. Dlaczego nie zawsze udaje się umieścić wszystkie piosenki na płycie z musicalu? I to pytanie szczególnie pan sobie zadał przy alkoholowych etykietkach ze złego. Myślę, że odpowiedź... Teraz nie przypomnę sobie, dlaczego tej piosenki nie ma, ale czasami jest tak, że na przykład nie ma już miejsca na płycie i trzeba wybrać piosenki. Tak na przykład było z Wiedźminem, chyba z tego co pamiętam, że on ma tam 2 sekundy zostały na płycie, żeby ją zamknąć w ogóle technicznie jako projekt. Więc myślę, że mogą być takie powody, dla których, a może ona nam nie wyszła podczas nagrań. Czasami się dzieją różne rzeczy, albo uważamy, że nie wiem, z rzeszy piosenek te są najbardziej ciekawe. Chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Sam musiałbym sobie przypomnieć tę piosenkę teraz szybko, właśnie a propos złego. Gdyby to było z chłopów coś, to bym na bieżąco wiedział. 3 pytania, kolejne w zasadzie składają się w jedno, o przyszłość. Kilka lat temu, ktoś pamięta, w wywiadzie dla Radio Wrocław Kultura wspomniał pan o procesach nad swoim własnym koncertem, chociaż nie określił pan, na jaki instrument miałby to być koncert. Czy temat jest żywy? W ogóle jaki jest kolejny projekt? Może kolejna płyta? Coś w stylu Tchnął. O koncercie rozmawialiśmy, tak. Czyli to powstało, to sobie leży w szufladzie, nawet jest nagrane gdzieś tam w takich samplowych wersjach wydarzeń, ale to świat tego nie może zobaczyć w takiej wersji. Znaczy ja kocham, słucham w ogóle raz na jakiś czas i uważam, że byłoby fajnie kiedyś raz podzielić się z tym, chociaż raz kogoś namówić, zobaczymy. Natomiast mój syn właśnie zadzwonił wczoraj i mówi, tato, zostałem dopuszczony do koncertu dyplomantów, to jest takie wyróżnienie w szkole dla uczniów, którzy po prostu wychodzą i grają z orkiestrą. Więc mam miesiąc, żeby napisać dla niego koncert na wibrafon i orkiestrę. Piękne wyzwanie jeszcze dla syna. Tak. No, wow. Myślę, że w ogóle to jest tak, że dla Franka powstało tyle rzeczy, dla Musi mniej, bo jak gdyby więcej literatury, której fortepianowej jest w ogóle. Natomiast Franek grający na instrumentach perkusyjnych, tej literatury jest bardzo niewiele takiej, która jest ciągle powstaje. Więc właściwie każdy konkurs, każdy jego koncert, zawsze jego profesor dzwoni i mówi, weź coś napisz, znowu coś pokażemy nowego i będzie nam łatwiej. I rzeczywiście tak było, że pomijając, że jeździłem z Frankiem jako akompaniator na przykład na konkursy, graliśmy razem. A Cura grała na fortepianie, tak? Tak, Nina grała na fortepianie, bo już skończyła po tak zwanej szkole podstawowej, czyli po 6 klasach. Stwierdziła, że to już wystarczy. Kontrowersyjnie twierdzić w takim razie, że syn jest najbardziej uzdolnioną osobą, jaką pan zna, bo jeszcze córka może nie pokazała, co potrafi. Myślę, że Nina jest w tym spektrum tak szeroka w tych swoich w ogóle zainteresowaniach, że ona to będzie odkrywać, ona to będzie absolutnie penetrować. Jestem przekonany, że tutaj jeszcze nie wiem. Natomiast jest inaczej, ona jest tak zdolna w tym, co robi, jeśli już coś robi, że ostatnimi czasy przyjechała po
nie wiem, chyba 3 miesiącach już z nienawidzenia tego fortepianu, ale mimo wszystko usiadła do niego i zagrała bez żadnej rozgrzewki część utworów z egzaminu lepiej niż wtedy, kiedy się przygotowywała. Wow. A to wiesz, takie matki z takiego ojca, no to, nie mogą być inaczej. I to pokazuje, kim jest, jeśli jej na czymś zależy. To chyba trochę jest taki moment też, że te decyzje są trochę... Ona jest zainteresowana wszechświatem, a Franek jednak ma zdefiniowaną taką potrzebę gdzieś kreowania w muzyce. Brnij, dziewczyno, w cokolwiek. Lecimy dalej. Kto jest Pana muzycznym idolem, ulubionym twórcą i czy inspiruje się Pan twórczością tego kogoś? Chyba nie mam takiego idola jako twórcy, natomiast kocham absolutnie Herbie Hancocka za wszystko. I tak, i absolutnie myślę, że wielu jest ludzi, pianistów, nie pianistów, akordeonistów, którzy kochają Hancocka za wszystko, co zrobił, za to, jakim jest człowiekiem, za to, jak gra, za to, jakie popełnił rzeczy w życiu różnorodne, jak sobie pozwolił na to, żeby kreować ten świat jednego nomen instrumentów tak, na tak wiele różnych sposobów. Absolutny geniusz. Absolutny geniusz. I pop, i jakiś rap, i tak, jazz, tak. Po prostu jest wszystko. Mam wszystkie jego płyty w domu, także jest jedna półka. Po premierze Lalki odbyła się premiera we Wrocławiu Frankensteina. Dużo w niej według mnie lalki, muzycznie. Oczywiście oba dzieła wybitne. Czy było to zamierzone? Trudno odpowiedzieć na takie pytanie. Wydaje mi się, znaczy zamierzone na pewno nie. Jak przypomnę sobie Frankensteina i przypomnę sobie Lalkę, to one w ogóle obok siebie nie leżą. Mówię muzycznie. W ogóle inna opinia. Bo lalka zdecydowanie osadzona w takich pierwszych możliwych, rozrywkowych czasach 20-30 lat ubiegłego wieku. No a muzycznie Frankenstein to jest współczesność taka, no, powiedzmy lata 80-90, czyli współczesność końca ubiegłego wieku. Trudno mi powiedzieć. No, trochę jest tak, że ja często się spotykam z czymś takim, że ludzie, jak już spotkamy się w jakichś dyskusjach, czy gdzieś przez przypadek w różnych miejscach tego kraju, to mówią, że oni mogą nie wiedzieć, że to napisałem, ale oni to wiedzą. Po prostu. Wiesz co, bo masz swój język ewidentnie. Stworzyłeś bardzo różne u nas, czy właśnie w Kapitolu, czy w Warszawie pracowałeś w teatrach, przeróżne dzieła. Muzycznie one są bardzo zróżnicowane. Ale jednak słychać, że to jest dziółek, to jest niesamowite. Masz swój język, ewidentnie. Tak oni o tym mówią, więc być może to jest tak, że gdzieś jest jakaś łączliwość, nie wiem, poprzez instrumenty, poprzez jakąś formę, poprzez, nie wiem, może skradam jakiś fragment tematu, który komuś się skojarzył. To jest tak jak, nie wiem, ktoś kiedyś wpadł na pomysł, że moja piosenka, którą napisałem na płytę Kasi Groniec, Przypadki, tytułowa piosenka Będę z Tobą, że to jest numer ściągnięty z Santany na przykład. Taka w ogóle wypowiedź na 3 strony, w ogóle jak tam definicja harmonii czegoś. Oczywiście to w ogóle nie leży obok tego, ale no gdzieś wyobrażenia ludzkie i słuch ich jest taki, że mogą sobie kojarzyć jak chcą. Może tak być, bo to jest pytanie od naszego widza policjanta, którego wszyscy dobrze kojarzymy. Musicalomaniak jeżdżący między innymi za duetem Kościelniak Dziubek po całej Polsce dosłownie. Wracamy do tematu troszkę najlepszy, najgorszy, tylko ugryziony jest inaczej. Najtrudniejszy i najbardziej wdzięczny do pracy materiał muzyczny musicalowy. Który pan tworzy, tak. Czyli jednak na pan. To od widzów. Okay. Widzowie, tak. Dobrze. Ci panują, oni ci panują. To trudno mi jest powiedzieć. Nie mam swojego ukochanego, najtrudniejszego. Wydaje mi się, że chyba niezwykłym jest. To może być nieskromne, co powiem. Przepraszam za to, ale... Nareszcie. Właśnie nie. Natomiast pamiętam, że kiedyś dyrygując którymś już spektaklem, to był, nie wiem, 30 któryś spektakl Mistrza i Małgorzaty we Wrocławiu. Zostałem na północy w teatrze, studiując swoją partyturę, którą napisałem przecież, Mistrza napisałem w 2 miesiące, łącznie z nutami. I po prostu nagle się okazało, że odkryłem jakieś rzeczy, których nie słyszałem. To było niesamowite, że sobie usiadłem i miałem takie wrażenie, że tam jest tyle trudności, a ja jeszcze tyle nie słyszę rzeczy, które są tam. I pamiętam, że jestem wymagający. I to jest, myślę, ten wymagający najbardziej spektakl, który zresztą a propos kategoryczności, muzycy musieli mieć zamknięte drzwi, bo jak zobaczyli pierwsze strony, to chcieli uciekać. Wow. Tak. Czyli
To pod jakimś natchnieniem musiałaś go napisać. Nie mam pojęcia. Natomiast rzeczywiście bardzo trudna rzecz dla widza, chociaż niby taka, która jest przekonująca, ale rzeczywiście jeśli chodzi o te wszystkie wątki, kontrapunkty i tych wszystkich linearności, to zresztą wszyscy mówią, że piszę za dużo. Za gęsto. Tak, jest bardzo dużo takich opinii, że jestem bardzo skomplikowany w tej swojej fakturze pisania. Ja się z tym zgadzam, bo ale kiedyś pomyślałem sobie, że są jeszcze ode mnie gorsi. Ale mi się wydaje właśnie, że wręcz odwrotnie, jeśli chodzi, bo może nie patrzę na to ze strony muzyka, tylko właśnie aktorki i wokalistki, że zawsze mam to poczucie, że zostawiasz miejsce dla wokalu, co jest też wcale nie takie częste. Jest bardzo dużo opinii, że piszę za skomplikowanie, że to są fajne takie dywagacje, bo ja sobie czasami pozwolę nawet tam się gdzieś śliznąć i sobie podywagować z kimś, co to znaczy, żeby wiedzieć. I rzeczywiście myślę, że tych miejsc różnych, takich skomplikowanych nie jest mało. No pytanie znowu, jak jesteśmy usłuchani, z czym jesteśmy usłuchani, no kto co w życiu słuchał, jak jest wyedukowany trochę. I to nie chodzi o szkołę, tylko po prostu jak sobie gdzieś przebrnął, przez co przebrnął w życiu. Myślę, że to jest istotne. Ale kiedyś posłuchałem sobie dla uwolnienia tych złych myśli Williamsa, który napisał przecież muzykę do Gwiezdnych Wojen, i miałem szansę ten główny temat odsłuchać na takim naprawdę profesjonalnym sprzęcie. Mm-hmm. To tam naliczyłem chyba 72 kontrapunkty do głównego tematu. No, gęsto. No więc stwierdziłem, że jeszcze daleko. A ten najbardziej wdzięczny, czy to jest ten sam, czy jednak inny? Myślę, że to jest ten sam. Słuchaj, ostatnie pytanie, absolutnie. Tak. Moje ulubione od Instagramowicza. Jak to jest być kompozytorem? Dobrze? Krótka odpowiedź? Nie można krótko odpowiedzieć na to pytanie. Powiedz dobrze! Myślę, że to jest. To ja odpowiem jakimiś dwoma zdaniami. Myślę, że po pierwsze, tworząc. Jestem za każdym razem zdziwiony, że ktoś mówi o mnie kompozytor. Naprawdę. I to nie jest skromność, ale mówię o tym w takim znaczeniu, że wydaje mi się, że po prostu tworzę jakieś dzieło. Ono ma jakieś oczywiście, ono zostawia po sobie ślad. Tak naprawdę chyba to jest ten moment taki finalny, który może powiedzieć, że to jest w ogóle jakieś dzieło. Z perspektywy tworzenia, a już na pewno takiej ilości, to trochę naprawdę nie mamy szansy się w tym pocelebrować. Mm-hmm. Że napisałem coś takiego, czy coś takiego. Bo właśnie poranny telefon Wojtka już budzi refleksję do następnej pracy, a ktoś już potrzebuje czegoś innego. Mm-hmm. Nie mam takiego wrażenia. Zawsze mi się wydaje, dopiero spuentuję to w ten sposób. Dopiero mój syn uświadomił mi, że skoro się o mnie uczy w szkole i pani dała to jako przykład, puszczając na. Ja tam mam takie wrażenie, że to jest o tyle ciekawe. Zresztą bardzo, bardzo się ucieszyłem nie z tego powodu mojego przykładu, tylko z powodu tego, że w ogóle w szkołach zaczynają uczyć coraz bliżej naszych czasów. Bo pamiętam, że moja edukacja z historii muzyki skończyła się na okresie dwudziestolecia międzywojennego i właściwie już ani Preissnera, ani Lutosławskiego, ani Pendereckiego, ani Kilara, ani wielu wybitnych polskich, ani Krzesin Wiademskiego nie miałem szansy poznać, więc cieszy mnie to w tym znaczeniu, że oni sięgają po coś, co ich jakoś jest w stanie połączyć z ich światem. Zainspirować. Oni mogą wiedzieć, że ktoś jeszcze żyje. O kurczę, to jest niesamowite, że to nie uczymy się ciągle Jana Sebastiana. Mogą cię spotkać na ulicy, powiedzieć, uczyłem cię o panu. Słuchajcie, tak. Muszę was sprowadzić stadem ze ścieżki. Muszę, bo karta nam się kończy. Kasia? No dobrze, to ja poradzę. No ja bym tak mogła do jutra. Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. W takim razie, jakbyś siebie nazwał? Twórcą. Yeah. Po prostu. No to wszystko mieści. Z jednej strony, grając na instrumencie, zobaczcie, nawet te dźwięki, które są już przeze mnie napisane, ile ja w nich ciągle zmieniam. Dopóki właściwie tworzę, mam wrażenie, że to jest ta nuta, którą da się nazwać. Natomiast wieczny improwizator po prostu. No ale to wszyscy mamy coś takiego. Przecież każdy podchodzi, nie uczestniczylibyśmy w ciągłym playbackowaniu siebie na spektaklu. Chociażby w tym wczorajszym, który graliśmy. Myślę, że twórca, ponieważ coś tworzy, natomiast jakie to osiąga ramy, nie wiem. Zresztą zawsze jest tak, że doceniamy wiele rzeczy i nie mówię o moich rzeczach. Myślę, że jestem szczęśliwy z tego, ile ich jeszcze cały czas plądruje ludzkie serca. Niestety wiele też jest takich spektakli, których żałuję, że już nie ma i się jak gdyby nie skończyły nigdy i tak naprawdę są zawieszone, ale pewnie już ich nie będzie. Natomiast myślę sobie, że to czas pokaże, kim się było. Tak bardziej i więcej nadużywamy też takich, może dlatego stronę od tego. My lubimy sobie nazywać pewne rzeczy
Tak, że to coś jest większego niż jest. Po prostu jesteś dzióbkiem. No. Myślę, że jestem tym, kim jestem. Zostawmy to w tej sferze. Kompozytorzy byli naprawdę wielcy kiedyś. I myślę, że to nawet z tego powodu rangi i szacunku dla tych, których znam. Ale znowu to samo mój mąż ostatnio, Piotrek, mówi. Gdzieś napisałam o nim kompozytor. Nie pisze o mnie kompozytor. No ale kompozytor nie, sam napisał. Myślę, że to jest kiedyś byli wielcy. Myślę, że to autor muzyki, naprawdę. Natomiast jest coś takiego, że jak pomyślę sobie, co robili ludzie w życiu kiedyś, jak tworzyli muzykę. Bo pamiętajmy, że my dzisiaj już ją tworzymy trochę komputerowo, trochę mamy tyle udogodnień. Kiedyś jak Beethoven, nie wiem, opowiem taką anegdotę już na koniec, jak Beethoven... Na koniec końców. Okej. Okay. 58 puenta, ale dawaj. Ale to już jest ostatnia. Jeśli pamiętam, że kiedyś ktoś wziął, nie pamiętam, którą symfonię Beethovena i próbował ją, jakiś z trzech takich wyśmienitych, znakomitych kopistów na świecie, którzy przepisują partytury. Więc ten kopista nie był w stanie przepisać tej partytury w tym czasie, w którym napisał Beethoven którąś z symfonii. No i dla mnie to jest kompozytor. Czyli po prostu człowiek, z którego jak gdyby... Wyrywało się. On podejrzewam, że robił to tak naturalnie, a ten nie był w stanie przepisać tego po nim. Przypominając dzieła, wartości jak gdyby merytoryczne, no to tu myślę, że tak. Natomiast współcześnie to słowo jakoś, nie wiem, chyba ten twórca, który przynajmniej coś zostawia po sobie, jest bardziej trafny niż nagle kompozytor, bo odniesienie jest okrutne do mistrzów naszych, zresztą których wielbimy, takich chociażby jak Bach. Dziękujemy Ci, twórco. Tak, dziękuję. Dziękuję Panią, było bardzo sympatycznie, dziękuję za okoliczności. Dziękuję też, że poczekałeś z nami tyle godzin. Że to wytrzymałeś. Dziękuję, że słońce zaszło. Tak, w pewnym momencie już miałeś ostro. Tak, tutaj, już. Ani razu nie spojrzeliśmy na morze. Natomiast... Nie, ja trochę patrzyłam, tak? Wiesz? Tak. Natomiast takie momenty. Dziękuję, bo było bardzo sympatycznie i... Fajnie, no. I nienewrologicznie. Wygrajmy od razu.